Dzień dobry, Daria Albers. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak przygotowywałem się, to trafiłem na taki artykuł, gdzie nazwano cię najpotężniejszą kobietą w polskim MMA. Czujesz się tak? Nie. Czemu? <laughs> o, ja wiem, ja, ja ten artykuł, to była ciekawa W ogóle title tego artykułu ja też oczywiście czytałam, uczy, byłam tam. No, był, udzielałaś wywiadu, <laughs> Tołam, prawda? Wywiad, dokładnie. <laughs> Nie powiedział mi chłopak, że to tak e, title dał, ja bym się też do końca z tego nie zgodziłam i jeszcze potem walczyłam z nimi, tak? żeby coś takiego przecież nie napisać, bo to jest, ach, nie czuję się tak, bo ciągle czuję, że ciągle ja sama dorastam i że jeszcze daleko jestem e, od tej doskonalości, gdzie bym chciała być, tak? mm -hmm. far away from excellence i też ja mam trzech mentorów, które cały czas mnie prowadzą już długie lata. I ja myślę, że jestem jeszcze na początku tej drodzy, mimo tego, że już wiem, że dużo zrobiłam, wiem, że dużo zmieniłam. Wiem, że można tak powiedzieć, jak chodzi o polskie MMA, że bardzo dużo wpłynęłam, jak chodzi o mentalne treningi, o psychologię sportu w naszym sporcie, ale to jest jeszcze jeszcze nie. Jeszcze nie jesteś, nie, nie, nie. czujesz się najpotężniejsze. Czyli nie. wszystko przed to. Tak jest. Okej, okay. tak na początku w ogóle y, powiedzielibyśmy tak mniej więcej, czym się zajmujesz, bo jesteś bardzo znaną osobą w kręgach MMA mhm. i to nie tylko w Polsce, ale i na świecie, mhm. mm, ale no, dla potencjalnego słuchacza. Jak ja tutaj rzuciłem na początku, że jesteś najpotężniejszą kobietą w MMA, no to on może mieć taki mindfuck trochę w głowie, że kurczę, no jest tutaj e, pewna dziewczyna, ale czym ona się zajmuje? E, najczęściej mówisz, że jesteś mental coachem, mhm. tak? Czyli jakbyś mogła pokrótce powiedzieć, o co w tym chodzi, co, co ty robisz? M może to inaczej rozwiniemy, bo mhm. to, że ja jestem teraz mental, mental coach, mental mhm. performance coach, się mówi. Po angielsku. pierwsze to nigdy nie było jak planowane, tylko to było w ogóle mój rozwój od zawodnika, bo ja byłam professional fighter, byłam zawodnikiem sama. Potem tak. byłam trenerem, dalej jestem trenerem stójki, potem MMA. I tak moja kariera się rozwinęła, że na początku. Studiowałam fizjoterapię ze specjalizacji z neurologii i sport, bo wszystko, myślałam, że jest wszystko physical, mm -hmm. tak, potem się rozwinęłam w mojej karierze, też, e, miałam trudne czasy też jak zawodnik, wróciłam na psychologię, skończyłam psychologię i potem pod koniec jeszcze dodałam mindfulness, mindfulness-based cognitive therapy and mindfulness-based stress mm -hmm. reduction, znaczy e, jestem... At the end jestem, teraz się tak ułożyło, że głównie jestem mental skill coach, tak. Moja praca na tym polega. Moim zawodnikom no, też pracuję w służbie specjalnej, special forces. Mm -hmm. Na to się specjalizuję. Im narzędzia dać, żeby sobie takie rzeczy jak regulacja emocji, fokus, koncentracja, regulacja układu nerwowego, rzeczy, żeby sobie, żeby się żeby mm, osiągnąć peak performance, tak, to nie mhm. jest tylko fizyczne, tylko jest bardzo, bardzo duża, du duża komponent e, mentalna. I to jest moja praca w tym momencie. Tak jak trener, jak jestem trener stójki, to oczywiście lewy prosty, prawy prosty, tak mhm. strategię, taktykę przechodzimy, tak jak trener motoryki, tak. E, strength, power, dynamics. To ja jestem odpowiedzialna za to, że te mentalne umiejętności... Są tak samo rozwinięte, żeby mental czy mentalne umiejętności i fizyczne umiejętności się zazębiły, i wtedy ktoś się stanie naprawdę topowym zawodnikiem. Topowym zawodnikiem. Co takiego jest w psychologii i w tym mentalu, że to aż tak cię tobą zawładnęło i stwierdziłaś, że to jest to, co ty chcesz robić? to jest najpiękniejszy temat na świecie, nasz mózg. Cieszę się. Naszy mózg jest to jest organ. Mm -hmm. czy ogólnie nie, nie tylko mózg, tylko cały system nerwowy, tak nasze, nasze ciało też, bo tutaj jest też, to jest też ciekawe, że często mówimy, mówimy mózg i ciało, ale to ogólnie to jest to, jest, to są dwa strony te, tego samego medalu. Mm -hmm. Mózg i ciało to jest bardzo połączone i pracuje zawsze jest. Mind to body, body to mind się mówi, tak? tak znaczy, jest. Umysł, umysł i mózg wpływają na ciało, ale tak samo ciało wpływa na umysł i mózg. I ten temat, jak się rozwiniesz, mm -hmm. to można, w, raczej, można w, w kierunek filozofii iść, można kierunek neuroscience nabrać, można klasyczną psychologię, tak? Mm -hmm. Ten temat jest tak ogromny i piękny, że ja ludzie, którzy mnie bardzo dobrze um, znają, mówią, Daria, ty się na nic innego nie nadajesz niż na MMA i psychologię. Ja się jakoś niczym innym za bardzo nie interesuję. Też e, mamet zawsze mówi, Halidow, mówi, że mam nadzieję, mam nadzieję, że ja nigdy dla niego nie da, zagotuję niczego, bo ja nie umiem gotować. I on, on mówi, jak ty w ogóle przyszymasz? Mam, mam catering, jem na mieście. Mam nie, mam catering. Um, znaczy jem zdrowo bardzo i mhm. mam o to, i też gotuję, to nie jest to, ale... Jeżeli byłaś zawodowym sportowcem, to, to zostają pewne nawyki, dokładnie, nie? Dokładnie, że się prowadzę dobrze i zdrowo, ale no to, jest moja, to jest moja ogromna pasja, bo to jest temat, który, jak chodzi o mózg, my nic nie wiemy o mózgu. Mm -hmm. tak? I to każdy, który się psychologią, czy neuroscience, czy cognitive sciences zajmuje, wie to. Że mm -hmm. my tak ogólnie tak mało wiemy, że czasami, jak, jak um, seminary czy na konferencji, mówię, czasami opowiadam 90 minut, jakie jaki super to wszystko jest, jak, je, jak, jak, jak my pracujemy, jak to wygląda teraz naukowo, a potem na końcu czasami tak dodaję, no ale ogólnie nie wiemy i może tak bliżej, że za 5 lat, to będzie, jeszcze... będzie kompletnie no inna właśnie. teoria. Aha. Do tego, tak zobacz. My nie wiemy, skąd się bierze świadomość, mm -hmm. że my Dokładnie. jesteśmy świadomi że jesteśmy obecni, że, że funkcjonujemy tak. Percepcja, to jest wszystko jeszcze mało czy mniej zbadane. Nawet nie potrafimy nazwać tak naprawdę, czym jest świadomość. Tak, tak naprawdę, dokładnie, nie? dokładnie. Skąd jest twoje ja? Ja, mhm. że ty odczuwasz, że ty jesteś ty, ja jestem ja. Mhm. Skąd to się bierze? Jak się Gdzie... biorą myśli w głowie. Tak, tak, tak. I to, to, jest, to jest, no, no strasznie. To jest, ja myślę, że to jest trochę jak, jak ktoś jest... Um, no, no, no z każdy, jak masz swoją science, twoją taką naukę, na to, to można się zgłębiać całe życie nie tylko jedno mm -hmm. A jeżeli chodzi o twoją profesjonalną karierę bokserki, um, co ciebie wyróżniało? Wyróżniało ciebie już wtedy podejście takie właśnie psychologiczne do, do tematu, do walk? Czy wtedy jeszcze na takie rzeczy nie zwracałaś uwagi? Nie, bo ja bardzo wcześnie zaczęłam z tą karierą i ja już chyba na emeryturze jestem, sportowej emeryturze, mhm. chyba z 10 lat. Znaczy, to był ten czas, że w ogóle zaczęłam psychologię studiować. Byłam w trakcie studii, bo widziałam u moich podopiecznych, mhm. bo już byłam trenerem też wtedy, ale też u sobie, że akurat mental jest czasami było jeszcze u mnie niedopracowane. Mm -hmm. Bo ja bym byłam zawodnikiem, który był strasznie silny, bardzo techniczna. Dalej czasami mm -hmm. trenerzy, jak by, teraz jak my w byliśmy, to trenerzy mówią do mnie hey coach, you're still one of the best kickboxers technically. Ja mówię: Ja Technically, strategically, tak. Bardzo dobrą technikiem miałam, byłam zawodnikiem e, zdyscyplinowanym, wszystko, wszystko tak robiłam. Ale czasami e, też pod koniec mojej kariery już czułam, że mental, już, już, już nie miałam tej motywacji, nie, nie mogłam znaleźć w ogóle swojego rytmu, nie mogłam znaleźć swojego um, zone of optimum performance, to mhm. się na to mówię, tej zony, gdzie naprawdę wchodzę, że arousal levels są perfect, czuję się, że mhm. jestem zmotywowana, ale skontrolowana, sfokusowana, nie miałam tych narzędzi. I to mnie zainteresowało, bo widziałam wielokrotnie u siebie i u innych, że sparingi niesamowite i też wcześniej niesamowite walki, ale coś się przestawiło mm -hmm. u mnie też było weight cut, bo ja miałam strasznie dużo problemy z wagi, bo ja za, za małej wadze walczyłam. Mm -hmm. I to wpływa bardzo mocno na, na oczywiście mentalną formę i fizyczną formę, bo mm, jak bardzo strasznie dużo wagi robisz do walki, ja mm -hmm. robiłam 14 kilo, 16 kilo, to jest strasznie dużo dla dziewczyny. Mm -hmm. To jest tak, jakby było 25 dla chłopaków, mhm. um, wiemy. I weight cut oczywiście, e, jak tak strasznie drastycznie to robisz i wtedy też mniej inteligentnie to robiliśmy mhm. niż teraz, um, no to wpłynęło. I z tego się coraz więcej, to, to był taki, wiesz, w ogóle taki naturalny proces, że weszłam coraz więcej e, w psychologię, zainteresowałam się i muszę też zawsze, chyba w każdym wywiadzie to mówię, że ja, ja jestem wdzięczna, bo mam najlepszych mentorów na świecie. Mm -hmm. Naprawdę um, mam trzech mentorów, którzy wszyscy są na topie swojej dziedzin i um, ich poznałam. Um, no i tak nie było już innego. Nie było odwrotu. Głębiłam się, tak, <laughs> głębiłam się bardzo mocno. Mm -hmm. e, a pamiętasz w ogóle... Jak, czy jako zawodniczka w ogóle wcześniej jeszcze, też spotykałaś się z jakimiś trenerami mentalnymi, czy to wtedy jeszcze były też takie, bo mówisz, że już od 10 lat mniej więcej jesteś na emeryturze sportowej, czy już wtedy było tak, czy jeszcze wtedy było tak, że dopiero to wszystko zaczęło raczkować i dopiero zaczęliśmy, zaczęli ludzie zwracać uwagę na ten mental, A czy w ogóle jeszcze tego nie było. Kiedy to mniej więcej ta branża, powiedzmy, zaczęła funkcjonować na takim poziomie, że rzeczywiście jest teraz już nieodłączną częścią tego sportu i w ogóle sportu? Tak. Wiesz co, pojedyncze jednostki, tak. Mhm. E, takie zawodnicy, były zawodnicy już wtedy w UFC, mówimy teraz o tak. UFC, bo to, to było moje pierwsze w ogóle, raczej było UFC niż mhm. KSW, bo ja no przyjechałam tak. do Polski późno, tak. Um, a w UFC byli zawodnicy, którzy byli już e, trochę więcej świadomi tego i e, przez inne sporty. Często to było tak, że przez inne sporty oni się zdarzyli. Okay. Inne zawodnicy, czy z golf, czy e, soccer, czy o, oczywiście American football, tak? mm -hmm. e, rugby też mm -hmm. um, i t, tam, e, basketball. No oczywiście tak. basketball, tak. Um, to jest koszykówka po tak? Jak ja mówiłam basketball, tak. to jak po, to niemiecku, wszyscy... po niemiecku powiedziałam basket, basketball. To jest, bardzo, wszyscy... to jest po niemiecku. Ta. Tak. Ale wszyscy zrozumieją, um, tak. nie ma problemu. I yy, przez to oczywiście, że, że też atlic ze sobą rozmawiają, oni się wymieniali i byli. Ale to było, jak chodzi o ogólnie mhm. pojęcie, to było. nie, co ja, ja, Jak ja zaczynałam chodzić to i studiowałam psychologię, to moi trenerzy powiedzieli po co ci to w ogóle. Wy... No, to oni w ogóle byli nie za bardzo otwarci. Też nie przyczecz, przy to znaczy, że powiedzieli, że to jest wszystko shit, mm -hmm. ale nie byli bardzo otwarci i się zdziwili, dlaczego mnie to w ogóle interesuje. Czyli było to aż tak spychane na bok, nawet jeszcze w tak. Stanach? Tak. Mówię, że byli jedno. Byli zawsze okay. zawsze tak, są tak, 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 wyjątkowi. No. I to jest też to. Wyjątkowi trenerzy, te trenerzy, które naprawdę coś no i dalej są topowych trenerów, mm -hmm. jeśli chodzi o UFC, oni to wiedzą. I oni mieli styczności z tym, ale ogólnie zawodnicy czy jakiś też mniejszy Team to bardzo mało. Mm -hmm. To było jeszcze. To kiedy nastąpił taki rozwój tego, że stwierdzili, że no kurczę, rzeczywiście to jest coś, co jest nierozłączne z tym sportem i to jest konieczne. Ile lat <laughs> nie, temu to tak było? Ja, nie zejść? muszę się śmiać z tego, no? bo wiesz, że, że ludzie też Amerycy mówią, że to częściowo ze mną. <laughs> tak? Tak, naprawdę. Tak, mhm. że przez to, że jestem jeden z bardzo mało mental performance coaches, która była za professional fighter, mhm. która e, trenuje i trenowała, jako chodzi o mhm. na najwyższym level, znaczy chłopacy z UFC, no i mental na tym level, mhm. um, bo przedtem było tak, że też Mental coaches nie za bardzo były z tego sportu, i nasz sport jest bardzo specyficzny. Mhm. W golf można się dobrze wczuć, można w inne sporty się, tylko okay. przy, mówię tak przykład, tak, golf czy, czy inny sport, ale MMA, ogólnie sztuki walki są bardzo specyficzne. Mhm. I jak tego nie czułeś, jak nie czułeś tego, jak to jest naprawdę, dostać, dostać tak dokładnie ciosy, mhm. y czy być. Czy, czy w ogóle też ta, w ogóle ta sytuacja, że klatka, mm -hmm. czy ring, no klatka jest jeszcze inna sytuacja, że klatka się, za, to, jest, to jest takie bardzo pierwotne nasze mm -hmm. instynkty, które się, to jest głęboko to w duszy, mm -hmm. w serce idzie mm -hmm. czasami, czy w umysł. Um, I dlatego nie było dużo mental performance coaches, są, są parę mm -hmm. takich bardzo dobrych mental performance coaches, ale no tak samo jak w Polsce czasami, też jak teraz w WFCPI, w WFC Performance Institute byliśmy, to oni trochę tak się śmieją, że no i trochę jestem pionier. Ja tak nie mówię, mm -hmm. ale inni tak mówią. Znaczy 8 lat, 6 lat. Tak. Mm -hmm. Czyli to naprawdę jest świeża sprawa. Kto był pierwszy, który ci zaufał w tej kwestii? Rashad Evans. Mm -hmm. Mimo tak, że się, jejku, się kłóciliśmy kiedyś teraz, teraz. Tak? Tak. Ja kiedyś ja, w ogóle u, u niego mieszkałam, bo byłam zawodnikiem mm -hmm. i on był już na topie swojej UFC kariery, on już był legendą tego sportu um, i tam się wprowadziłam, bo byłam młody zawodnik i nie miałam pieniędzy <laughs> okay. um, i dyskutował wtedy ze mną, dlaczego ja czytam te wszystkie filozofie i psychologię, bo już się wtedy interesowałam. Ale on był też jeden z pierwszych, który mi zaufał, gdzie mm -hmm. powiedział, wiesz co, ciekawe, może tutaj masz rację. Tutaj jest, jest ciekawy temat. I potem Ray Longo, jeden z najlepszych mm -hmm. coaches w naszym sporcie, jak Chris Whiteman się przygotował. Ten team też jeden z pierwszych byli. No to oni byli pierwszy. To mnie Sterling, Mirab. Ale przede wszystkim trener. Ray Longo był jeden z pierwszych, który powiedział: Możesz, proszę z nimi popracować, bo widzę, że tutaj jest jeszcze bardzo dużo polu. Okay. A było też tak na początku, że nie dość, że niedoceniana była ta twoja y, branża, tym czy się zajmujesz, czyli ta psychologia, a oprócz tego jeszcze byłaś kobietą w tym świecie. Nie, oczywiście. Tak? No to, dalej tak jest? Dalej tak jest? Oczywiście. Naprawdę, że tak. mimo tego, że już masz wyrobioną taką, nie a nie w inną UFC, markę? No. Ale w Polsce. W Polsce? Mimo tego, że ludzie teraz już jestem, i no, no, no. jest zawsze. No fakt jest fakt, tak? Że ja mam najlepszych zawodników. No przecież Błachowicz prowadzę... dokładnie. Tak, oczywiście no. Halidow, Gamrot, tak? Dokładnie. To, to tutaj nie ma polu do dyskusji, ale i tak bardzo, może nie bardzo często, ale i tak często się zderzam z takimi komentarzami dalej da, to ludzie. To jest na, naprawdę, że my myślimy, że 2024 jest, mhm. a dalej jest tak, że im nie za bardzo pasuje, że. Przede wszystkim w Polsce, że się urodziłam w Polsce, ale nigdy nie mieszkałam, znaczy ta kultura bardzo długo mi była też obca. Mhm. Ludzie to odczuwają. To, to jest u mnie to jest ten miks tego, że jeszcze parę lat temu po polsku bardzo źle mówiłam, mhm. kompletnie inne nastawienie perspektywy mam niż, niż dużo ludzi z naszego sportu. E, jeszcze o psychologii rozmawiam i jeszcze jestem teren stójki. Tak? Mhm. To, kobieta to było. To wszystko jest czasami za dużo. Żeby, żeby... to w ogóle zrozumieć ta, i tak, pojąć dla tak, kogoś? Żeby no? przyjąć to. Okay. Tak? Jak nigdy się z czymś mm -hmm. w kulturze nie zderzyłeś, bo nie była taka osoba, jak ja w naszym sporcie jeszcze. Mm -hmm. Mam nadzieję, że będą dużo więcej <laughs> jeszcze. Mm. I ja to rozumiem, ale i tak czasami nie jest to łatwo. Mm -hmm. Bo zobacz, jak długo to robię i mam najlepszych zawodników na świecie, ale dalej jest tak, że, że ludzie czasami lubią takie komentarze dać. Czy... To jest niesamowite, prawda, że tak. widać, z kim y, ty współpracujesz, że współpracujesz z, tak naprawdę z najlepszymi, a okazuje się, że jeszcze potrafią cię deprecjonować mimo tego, co robisz. Y, mam do ciebie też pytanie takie. Mm -hmm. y, powiedzmy, że jest dwóch bliźniaków genetycznych, nie? Mm -hmm. Są jeden do jeden identyczni pod względem warunków fizycznych, umiejętności, wszystkiego. Jeden mm -hmm. pracuje z trenerem mentalnym, drugi nie pracuje z trenerem mentalnym. Ile temu, który pracuje z trenerem mentalnym, jest to w stanie pomóc na jego korzyść? Jesteśmy w stanie na przykład coś takiego ocenić? Myślę, że nie. Że, żebyś powiedział, że on będzie teraz, jak chodzi o percentage, tak? mhm. że on będzie teraz 2%, 3%, 10% mhm. lepszy. Tak? Myślę, że to jest ciężko ocenić. Ale dlatego jest fajny sport, tak? Jak powiedzmy, jak e, obydwoje by byli w tym samym sporcie, ten, ten, ten dokładnie te same geny, tak? Mm -hmm. e, tak samo się e, byli socjalizowane, tak? Powiedzmy, że naprawdę miło tak, że to nie jest w ogóle możliwe, ale no, powiedzmy wiemy, ale hipotetycznie, to te, że by tak było. Mm, no to trening mentalny to, to oczywiście zawsze, bo to nasze Umiejętności mentalne, tak? Takie rzeczy, zobacz, jak koncentracja, mm -hmm. tak? E, bo z koncentracją idzie za tym, powiedzmy, jak to jest zawodnik, ja mam, czas reakcji się polepszy, antycypacja, e, regulacja swoich emocji. To są wszystko te małe percentage, tak? Jak chodzi o top performance, mm -hmm. to różnica między number one, two i three jest minimalna. mini, mini, mini. I tutaj, jak jest fizycznie, wszystko, wszyscy są wytrenowani, tak? Mm -hmm. To forma dnia, tak, skupienie, yy, uważność, yy, tak jak mówię, w tym momencie też situational awareness, że szybciej czytasz mm -hmm. sytuację, to jest to, co ci da ten procent do wygrania. Znaczy, ja nie mogę ci powiedzieć, ile procent by to było, ale bardzo pewna jestem i mogę z dużą pewnością powiedzieć, że jak oni są dokładnie tacy same że ten mental training może jeszcze te dorzucić te procenty. Ten procent, tak. tak. E, jesteśmy też, żeby widzowie wiedzieli, jesteśmy dzień po KSW Epic, tak. e, gdzie przygotowywałaś Mameda do walki z Adamkiem. Tak. E, no ja jakby wynikiem tego jestem rozczarowany, natomiast mhm. widziałem rozmowę Mameda e, po walce i mówił, że on od dłuższego czasu ma problem z tą ręką. Tak. E, dlaczego on, wiedząc, że ma taki problem z tą ręką, jednak wyszedł? Wiesz co, bo to, ten problem, który on ma z, ma z ręką, jest mhm. bardzo ciężko powiedzieć, bo czasami w ogóle nie bolało. I miał tydzień mhm. i dwa, że wszystko było super, a potem znowu zabolało. I do tego momentu było tak, że ona była uszkodzona, ale i tak dalej mógł bić. Okay. Może nie 100%, tak jak... No miałam wielokrotnie też w zawodników, które miałam podłamaną jakąś rękę, coś tam się stało. No, no idziesz i tak walczysz, mm -hmm. tak? Oczywiście, że tak. Wiesz, że masz jedno narzędzie, powiedzmy prawą rękę, z którą 100% mm -hmm. już siły nie masz, ale masz inne narzędzia. Znaczy dla nas, dla wojowników, mm -hmm. dla fighterów, to jest normalne, że, że tak ogólnie prawie do każdej walki wchodzisz z jakimś injury. Uh -huh. także coś się że plecy bolą, że kolano, coś tam naderwane. Mnie bez treningu bolą plecy. Wstaję no, rano tak? i tak łupię. No dokładnie. Mm -hmm. Tak i to, to jest natura naszego mm -hmm. sportu, tak? Tylko bo coś ci boli, tylko bo nie możesz tej ręki 100% używać to, oczywiście nie powiesz, że nie zawalczysz, mm -hmm. tak? bo, to, bo to by się ta karta ogólnie na każdej grali by, by było cały czas zmiany i okay. ludzi by nie czyli czy więcej, <laughs> okay, tak? No. Znaczy, dlatego było ok, tylko mm -hmm. dwa dni temu uderzył na tarczy i poczuł mocno. Ok. I mówi, oj, okay. tylko już okej, okay, poczuliśmy, no dobrze. A było ok na, na rozgrzewce też. Cześć, nie zapominaj, że mamy zawsze jest przyzwyczajony do MMA gloves. Mm -hmm. To jest całkiem inne ułożenie no, ręki. Są się. inne tapy. Tak? Znaczy, to jest tajpowane potem tak? dla ludzi, którzy nie znają mhm. się na tym. Tak? To, to jest dużo, no całkiem inna, inna ręka w tym jest. I mhm. mimo tego, że się wydaje, że to jest stabilniejsze, bo to jest większa rękawica, stabilniejsze tajpy, to nie, nie zawsze mm, ci to pomaga, bo rodzaj ciosu jest In, mhm. inaczej ułożona ręka. I to jest dla pięściarza dla nas, uh -huh. których używamy te ręce, że ręka jest tylko troszeczkę inaczej ułożona, to może być problem. Okay. I on mówi, że on to poczuł. Jak wymiany wszedł już w drugiej rundy po, poczuł, tak. uh -huh. on mówił powiedział, oj, okej, okay, ale Adrenalina jeszcze chciał, a potem jak wymiany wszedł, bo już poczuł, że, że ma uh -huh. Adamka, że fajnie już trafił, znalazł dystans, ten głód, ten. ten... Trochę te tak. gry się oko się złączyło. Ale widać było po nim, no. Tak, to moment w ogóle to jest dużo. Mm -hmm. To jest wyjątkowy człowiek. No i po, ale on mówi, że potem już pękło. No właśnie, i... po jak skończył trzecią rundę, no to już było widać, że już ten tak. grymas był naprawdę tak. u niego taki kon tak. dosyć konkretny. I to i zobacz, jeszcze też do tego. Um, bo że masz to podłamaną, czy połamaną, czy po coś podłamane w mhm. ręce, tak? To nie znaczy, że nie możesz ruszać ręki, tak? Ludzie tak myślą, że to musi być teraz, że on padnie, on nie wiem, będzie mm -hmm. ręki, i tam kość wystaje. No mimo tego, że tam wystawała. No kość, przecież że ci przerwę, tam wiesz, komentarze były takie, że no przecież nawet z puchniętej ręki nie ma, nie, no, kolega no, no, go naciskał i go nie bolała, tak, nic z tych rzeczy, nie? Ale to no. tak, to jest już biomechanika. Ludzie czasami biomechanikę nie rozumieją. Mm -hmm. ile, ile kilogramów, jak bijesz na mm -hmm. tą kość, to jest całkiem inaczej, niż, że możesz ręką machać. Tak, tak? albo ktoś cię może to dotknąć oczywiście no. może ktoś cię dotknąć, mm -hmm. tak? ale że, żeby naprawdę do przepraszam, mm -hmm. tym to jest Można kom, kom, kompletnie nawet. inna mm -hmm. sprawa i to jest też ważne, ja myślę, dla ludzi, żeby to zrozumieć, bo ludzie oczywiście zawsze komentują od razu. co to, to, No Przecież co, to... wiesz, jakie były komentarze, że oczywiście ustawiona walka, no żeby tak. był potem rewanż <laughs> i tak dalej, i tak no dalej, nie? Tak. Wypowiedź Adamka, że yy, wiedział, że nawet, nie, on nawet nie poczuł ani jednego ciosu, nie wiem, czy słyszałaś już te wypowiedzi, no, że nawet ani jednego ciosu nie poczuł na głowie. No, ale ja wiedziałam, że było, ja też nie... widziałam w kamerze potem, że no, były ciosy. Że jednak, no, jednak coś, coś tam trafiało, oczywiście. nie? A czy on to odczuł, czy nie odczuł, to, to tak. już inna kwestia. Dokładnie mm. Jak przygotowywałaś Mameda? Jak wygląda, w ogóle, jakbyśmy sobie, jakbyśmy sobie mieli wyobrazić, nie? że jest zawodnik, który ma przed sobą jakąś ciężką walkę, czy to mistrzostwo, albo nie wiem, jest jakoś tam w połowie swojej drogi, wie, że ma umiejętności takie, że jest w stanie dotrzeć na szczyt. Więc chce się do tego jakby przygotować jak najlepiej. Wie, że ktoś, kto osiągnął ten szczyt, właśnie korzystał z, z takiego przygotowania, jakie ty proponujesz, mhm. i zgłasza się do ciebie. Jak mhm. wygląda w ogóle ten proces? Czy ty akceptujesz, że no okej, okay, znam, wiem, możemy pracować, czy okay. jednak sprawdzasz, czy on też ci odpowiada, jakby tak prześledzić krok po kroku, jak wygląda od momentu w którym ktoś się do ciebie zgłasza, do momentu w którym współpracujecie i jak mniej więcej współpracujecie, jak to jest rozłożone etapami, to jakby to wyglądało, mm -hmm. jak to wygląda? Przede wszystkim teraz na etapy mojej kariery teraz już pracuję tylko z ludźmi, które bardzo lubię, mm -hmm. które mi odpowiadają od osobowości, bo ja strasznie dużo pasji do mojej pracy, ja oddaję serce moim mm -hmm. zawodnikom. I to już teraz na, na tym etapie kariery chcę tylko robić dla kogoś, który naprawdę mi też e, odpowiedni, że wiem, mm -hmm. że to jest, i, i to jest naprawdę ważne, że to będzie relacja na dwie strony. Okay. Tak, bo to nie jest. E, jak ja ta, ja tak żyję, tak, nie mówię, że inny. Ja tak żyję, że każde moje relacje są takie, że. Często, no, często ja jestem oczywiście przewodnikiem tutaj. Jak, jak mm -hmm. mamet się zgłosił do mnie, to oczywiście ja jestem przewodnikiem w, tej, w tym temacie i on będzie robił tak, jak ja zalecam. Ale i tak ta relacja, on mi tak dużo dało mm -hmm. przez to, że z taką osobowością pracować, on jest wyjątkowy i tak to trzymam, znaczy ja, no często ludzie się do mnie już zgłaszają, które zna, znam, mm -hmm. bo to są wszyscy topowe zawodnicy. Znaczy i tak Masz się już znam. markę wyrobioną do, po prostu. Też długo jestem w sporcie, no znaczy właśnie. tak się mijam. Mm -hmm. no, wszyscy moje zawodnicy, z którymi pracuję, też częściowo stójki robię, czasami też trenuję mm -hmm. z nimi, znaczy znamy się i tak. Ale ym, i tak zawsze bardzo dużo... Jak jest questionary? No. tak? Dużo questionaries mam, znaczy oni tam wypełniają różne rzeczy. Okay. Trochę to się nazywa profiling, mm -hmm. tak? żeby profil tak. ustawił. Okay, co to, jaki profil osobowości jest, ale to jest Czyli jedno, Czyli też robisz takie testy osobowości? Tak, tak, tak. tak? Okay. Ale nie opieram się tutaj. To jest tylko taki... Taki żeby. To się mogło delikatnie, tak. żeby tak żeby, wiedzieć. Żeby, żeby zobaczyć, okay. najwięcej ja idę na sparingi i oglądam chłopaków sparingów. Okay. Ja, I oni też wszyscy wiedzą, Moje zawodnica jest, chcesz ze mną pracować, to ja muszę na sparing przyjechać, okay. zobaczyć różne sparingi. Też um, oglądam prawie wszystkie wajki, wszystko, co mogę pooglądać. Mm -hmm. e, też. Jak na początku współpracy, jak współpraca ma być, to też dłuższe rozmowy z Znaczy dużo czasu mm -hmm. sobie daję. Od początku mówię, że czy, czy, słuchaj, tylko by było, że byłam na sparingu, tylko że parę godziny tam sobie porozmawialiśmy, to nie znaczy, że ja się naprawdę tym, tym okay, zajmę. zajmę. I to jest fajne, bo oni mnie szanują, ja ich szanuję. Okay. Tak, Bo mm -hmm. ja mówię, słuchaj, jak ja nie jestem odpowiedni coach dla ciebie, to nie wchodzimy w tą relację, mm -hmm. ja im też to mówię. Okay. Ty musisz na mnie popatrzeć, musisz mi w oczy popatrzeć i w tą twarz i powiedzieć: Yeah, okay. this Za is my zagrało. coach. Mm -hmm. This is my coach. Musisz mi w oczy popatrzeć, mm -hmm. tak jak tobie teraz patrzy, mm -hmm. i pokazuję ci Darię. Ok. Tak? Mm -hmm. I jak ty polubisz tą duszę Darii, tak? to, co ja, moje wartości, kim ja jestem, to to będzie dobra współpraca. Mm -hmm. I tak samo na drugą stronę. Ja muszę na Ciebie popatrzeć, powiedzieć: Ok. Ja chcę z tym gościem tak, trenować. Tak, Czuję mhm. to, czuję, czuję tą osobę. Wiem, że inni tak nie pracują. Mhm. Mimo tego, że. No, mają... Tylko pewnie biorą kasę i po prostu, no jest zlecenie, to działamy. No tak, tak. To może, może, są, mhm. tak. Może, może są też inne, tak jak mówię, ja mam za dużo zawodników mhm. i. Bo obecnie masz ilu? Już nie liczyłam, ale mniej niż e, miałam 40. Rok temu było 40 co, coś. Co, coś tam, tak, tak. Tak. Mhm. Mniej mam, bo parę oddałam do moich kolegów, do innych tak. e, psychologów czy mental coaches, mhm. bo za dużo ich miałam i mhm. już w ogóle nie miałam. Kolega to jest kolega z pracy, nie? Tak, tak, tak no. do, 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 dokładnie. Um, no Dużo ich mam, nie, nie liczę ich. Jest, jest ich trochę mniej, m, bo już, już też czułam, że moja jakość pracy już nie mogę im dać tego, uh -huh. co bym chciała dać. No i to, to jest też responsibility, to znaczy odpowiedzialność, którą uh -huh. uh -huh. oddać. Ale zwracając się do waszej znaczy, strasznie dużo czasu analizuję, obserwuję, rozmawiam, i, ale jak już się zdecyduję, to 100%. U Mameda było tak, że przed stadionem narodowym, z ostatnią walką, mieliśmy 3,5 tygodnie. Uh -huh. I, I on mówi. Czy ty to zrobisz w 3,5 Oj ja Ojoj. I to było, muszę Ci powiedzieć, to było w ogóle wyzwanie. I, wyzwanie mega no. dla mnie, bo wyobraź sobie to, wiedząc, tak, że ja i tak trochę, ja zawsze mówię, mam target on my back mm -hmm. w Polsce, tak, bo patrząc, co ta Daria znowu zrobi, co ona, nie cały czas mnie obserwują, udawają czasami, że nie, ale i tak wszyscy mnie okay. obserwują, <laughs> moją pracę, moją osobowość, jak mm -hmm. się wypowiadam, jak. No, przyjechała jest, ze Stanów i zobaczymy, do, co ona... I to mm -hmm. dokładnie, zobaczymy. Ja też w ogóle, ja, fajną anegdotę mogę Ci na to powiedzieć, ja też było ciekawe. To no, ciebie no, do tego, no? I no, i to jest ikona polskiego sportu, no. tak, który rozwinął całe mam. Chłopak, który cała Polska kocha. Tak? Mamed -hmm. Mamet w której ja, jak jeszcze w Polsce nie mieszkałam i KSW nie miałam, ale znałam Mameda i Michała Matele. Mm -hmm. Tak, bo to, to, są, to, są, to są the ultimate legends tak. of Polish MMA. No, i taki Mamed mówi do mnie, dobrze, mamy 3,5 i tygodnie. No okej, okay, no dobrze. Podjęłam się tej pracy, bo od razu, od razu miałam flow. Z Mamedem się poznaliśmy, 45 minut na czy prawie godziny rozmawialiśmy na KSW. I od razu on tak samo poczęło. I to było to, mm -hmm. co ci mówię. On mnie w oczy popatrzył, i on mówi: To jest mój coach, ja mówię, to jest mój zawodnik. Okay. I ludzie się w ogóle zdziwili tego, bo Mamed, tak On jest taki czasami nie, niedostępny mm -hmm. w ogóle. On, on Zdytansowany, ni no. Nigdy mm -hmm. Timu nie zmienił. Nigdy coach, nowego coacha to nie wszedł. I on, on się otworzył, ale to było jak ja po tygodniu. Mówię: Dobrze, Mamet, żebyśmy ustawili. Jak chcesz, to ja mogę na tą wajkę przyjechać, mogę wszystkie ćwiczenia w hotelu z tobą robić, dam ci ćwiczenia, które ja bym chciała, żebyś szaty, w szatni, mm -hmm. może porobił. Jak, jak poczujesz, że może jeszcze nie jest tak, jak byś chciał, nie jesteś w odpowiednim stanie, to on mówi: Ale o co ci chodzi, Daria? Ja cię przyjęłam do rodziny, do, do Timu. Ty idziesz, wychodzisz e, na wajkę ze mną. A on Przepraszam. <laughs> Ja, A nie. widziałem cię wczoraj w telewizji, że byłaś no to tam nie, z boku. Zawsze, nie, mm -hmm. nie, dla Mameda no. to jest tak, że on, on powiedział, że już, mm -hmm. już to koniec kariery, tak jest. Mm -hmm. On tak zdecydował i yy, nie zapytał się, czy mi to pasuje. <laughs> Tylko po prostu tak jest <laughs> i koniec. <laughs> Ale to było, i teraz wyobraź obraz: sobie. 60 tysięcy ludzi, Stadion Narodowy. Ja i tak już jestem tak, że ludzie wszyscy na mnie patrzą. No i tutaj mamy Halidów. Ja mam z Mamedem Halidowym, który nigdy nic nie zmienił, mimo teraz dary ma. Mm -hmm. Od wszystkich sobie kobiety z Ameryki, jakiejś, która przyjechała, znalazła, która ma z nim z czeczenem, mm -hmm. z polskim czeczenem, tak wyjść, wyjść do walki. I to, to było też, przeknęłam. Mm -hmm. mówię, czy ty jesteś pewny? No. I on tak: a ty nie? <laughs> On, on jest strasznie śmieszny, I strasznie inteligentny. To, mhm. jest, to jest też zawodnik, który, który jak kołcze cię, no jest fajny. musisz naprawdę deliver. No i wyszliśmy tam z nim i to, no, to było wyjątkowe, ale to było też ogromna presja. Czasami ludzie myślą, że to jest wszystko takie łatwe, ale mhm. też mam presję. Cały czas masz presję? Nie zawsze, ale, ty... ale w takiej, w takiej no. w tym, w tej sytuacji miałem. Ale pewnie masz narzędzia, którymi się potrafisz jakby no oczywiście. Po, pozbyć tego wszystkiego, ja, wszystko, prawda? Wszystko, wiesz co? I ja myślę, że to też przemawia do moich zawodników, bo ja wszystko, co im mówię, ja też robię. Mhm. Formy oddechu, formy uważności, treningi, koncentracji, journaling, mhm. różne techniki, tak? które robię, ja, ja wszystko robię. To, co im też mówię, tak samo na treningu. Prowadzisz dziennik? No ja to tak. Tak? I to jest... Nie zawsze, nie zawsze. No rozumiem, ale... no, ale jak tak, są... Tak, tak, I to też coś. jest forma jakby jakiegoś dbania o mental? Na pewno. W taki sposób? Na pewno. Journaling bardzo, bardzo ważne. Czemu? Bo jak zaczniesz, zacznij sobie spisywać twoje myśli, mm -hmm. które ty myślisz, jakie nie spisywasz, że masz, że wiesz, co myślisz. Mm -hmm. Do tego momentu, jak zaczniesz spisywać, to się tak konkretnie, bo to się staje coś, z czym możesz pracować. Bo okay. jak jest tylko w głowie... To jest czasami takie, my, nam się wydaje często, że my wiemy, co myślimy, mm -hmm. a to nie do końca tak jest. Okay. Tak. Są bardzo dużo takich automatic, repetitive thoughts, takie powtarzanie czegoś e, nieklarowne. Tam są też, zobacz, myślenie jest też, słowa, e, myślisz, s, słyszysz też, tak? Mm -hmm. Auditory, e, są images, są mm -hmm. mini movies, tak? Myślenie ma różne formy tak? tak? tej wizualizacji. A jeszcze symulacji. nie daj Boże, masz ADHD. <laughs> Aha, nie zmęcuję tego. Tak no, wszyscy mamy to. I, i wiesz, i, i z, znaczy spisywanie sobie, naprawdę mm -hmm. napisanie tego, to się wtedy robi tak, że tangible się mówi po angielsku, że możesz z tym pracować. Mm -hmm. tak? I to fajnie pomaga, żeby naprawdę świadomie się robić tego. I też, też um, to let go, certain things, tak? Bo jedno jest to, że przemyślasz rozkminiasz pewne rzeczy, a drugie jest to, że naprawdę faktycznie wypowiesz czy napiszesz, mm -hmm. tak? To wtedy to się staje coś, ok. tutaj teraz możemy pracować nad tym. Mm -hmm. Zostając jeszcze przy Mamedzie, mm -hmm. <coughs> bo też mnie naszła y, takie pewne pytanie, bo swego czasu było, no głośno też o tym mówił, że on miał depresję. Mm -hmm. um, jak wygląda praca z osobą, czy to w ogóle różni się w pewien sposób, która miała takie doświadczenie w swoim życiu? Czy jest duża różnica między taką pracą z taką osobą, która rzeczywiście miała takie doświadczenie, a kimś, kogo to nigdy nie spotkało? Na pewno, ale yy, często teraz, bo to pytanie często yy, byłam pytana, okay. yy, jest yy. Oczekiwa oczekiwanie takie, że będzie ciężej. I to jest yy. tylko yy. Częściowo, bo musisz oczywiście, pewne techniki y, muszę dopasować, pewne rzeczy, sposób pracy, jak głęboko też wchodzimy w tok myślenia, okay. różne uczucia, tak, przeżycia, no mamy strasznie dużo przeżył, tak? mm -hmm. wojny przeżył, on, on przeżył różne kultury, zderzenia z różnymi, mm -hmm. rzeczami, to, 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 to jest bardzo doświadczona dusza i umysł. I mózg, i ciało. Mm -hmm. Wszystkie bajki, no. wszystko tak. Wojownik na różnych levels. I e, przez to, że, że on miał depresję, to oczywiście muszę troszeczkę więcej uważna być, ile kiedy, w jakimś danym momencie, troszeczkę e, głębiej, e, no techniki, powiedzmy, stosowanie okay. technik, ale i to jest druga rzecz. Dużo ludzi, którzy mieli, ma, mają przejścia, są często emotional intelligence aware. Mm -hmm, tak. Bo przychodzi, tak, ta emocjonalna inteligencja, mm -hmm. ta świadomość sam siebie, tak. Mimo tego, że zobacz, mamy Halidów, który osiągnął wszystko, o czym możesz sobie życzyć, mm -hmm. marzyć. Mm -hmm. Ma świetną rodzinę, tak, świetnych dzieci, żonę, która jest niesamowita. Ma, ma swoje grono ludzi, które wspierają. Jest finansowo, jest finansowo finansowo ustabilizowany. Ma, 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 no wszystko, co może sobie. No i jego trafiła depresja. To jest też ta, ta pokora, którą tak. on przez to ma, jest ogromna. I pokora, świadomość. Tak? To, jest, to jest bardzo głęboka dusza. I, i to, to, że on miał depresję, tak że on już przeżył sobie, że też to czy, czy, przemyślał, poczytał, to mnie ułatwiło tą pracę. Mhm. Bo... Był pewny, świadomy pewne siebie. Otwarty też na to, mhm. że chce pracować. Otwarty też on, przez to, że on jest pozytywnie, bardzo wrażliwym człowiekiem, to on był bardzo otwarty do mnie, bo on, on kiedyś w ogóle, to był fajny taki moment, mhm. po czasie on się tak patrzy na mnie i mówi: tak się, tak się już patrzy. Nawet, ja co tam moment? Wiesz? Ja Cię już widzę, ja Cię już poznałam, ja Cię już znam. Okej. OK. Ty jesteś bardzo podobna jak ja, ja mówię dokładnie, ja mhm. wiem. I to do niego przemówiło, że, że ja jestem wrażliwa, że mam tą głęboką duszę, że przeżywam też pewne rzeczy, mhm. które on też widzi, bo teraz już jesteśmy tak blisko, że też prywatne tematy też się wymieniamy. I on to widzi i. On, tak jak ja u niego, tą siłę, to z tego się budowała jego siła. On tak samo wie, że moja siła uh -huh. i moje umiejętności czytać i wczuć się w ludzi jest z mojej wrażliwości. Też knowledge, bo ja mam bardzo dobre wykształcenie. Ja oczywiście jest, mam obsesję na temat psychologii <grym> i mózgu <grym> i sportu, <grym> ale ja, ja naprawdę przez to, że też swoje przeżyłam. I, I mam czasami trochę za dużo empatii, że uh -huh. ludzi i no, no takie Czemu? Może przeżywam pewne, no bo przeżywam pewnych rzeczy, tak? Uh -huh. Czasami trochę więcej niż, niż muszę przeżywam też walki chłopaków czy dziewczyn. No, bo, no tak, w sumie, jeżeli, łap, no tak no jeżeli łapiesz z nimi taki kontakt, no można by powiedzieć koleżeński wręcz, tak, nie? Tak. przyjacielski wręcz tak. czasem, no to rzeczywiście, no możesz Też tam to... fakt, że, mhm. że ja, mam, ja mam zawodników w UFC, które 8 lat prowadzę od początku mojej kariery, tak? Mhm. I przedtem ich prowadziłam jak striking coach, ja mam relacje, które naprawdę są głębokie, mhm. tak? I, I to było naprawdę fajnie i to mi ułatwiło, to, że on miał te wszystkie przejścia, to mnie ogromnie ułatwiło pracę z nim, bo był dużo łatwiej do, dostępny, tak? Że, mhm. że, no, że się otworzył, no że był, no. tak, otwarty i to, mhm. by, to było naprawdę fajnie. To było bardzo pozytywne przeżycie. Ta współpraca ogólnie. Jest bardzo... Czyli dużo lepiej się współpracuje, z, znaczy dużo lepiej. No, lepiej jest współpracować z kimś takim, właśnie, kto coś już przeżył, bo, bo ma tą emocjonalność rozwiniętą, niż rzeczywiście kimś, kto myśli, że jest. Psychicznie niezniszczalny. I czy doskonale? Czy doskonały. I do, do, A trafiały dokonale, się takie kwiatki u ciebie? I już nie, już, ale, ale, ale wcześniej. Przed, Tak, no? przedtem tak. Co I... e, tam się zdarzyło, <ślażę> że ktoś do mnie zadzwonił powiedział, e, czy, czy ja mogę z nim pracować? No okej, okay, dobrze, to możemy porozmawiać na mhm. ten temat. I potem się pojawili na sesji i było tak, że tak się patrzyli na mnie. No dobrze, ale to naprawdę wszystko działa? I, i ty naprawdę wiesz, co robisz? I, i to mi naprawdę pomoże. We słuchaj, ty się do mnie zgłosiłeś. Tak. Ty miałeś chyba już przemyślenia na to i w ogóle nie wiedzieli o co chodzi. No. Tylko, bo się taki trend mhm. zrobił, tak? Że A bo ktoś z korzysta, tak, no to tak. jak masz dietetyka, jak tak, masz tak, tak, przygotowania tak. fizycznego, to i jeszcze. Tak. Tak, i e, no to, są, to są często ludzie, którzy są naj, naj, wie, najmniej doświadczeni w mm -hmm. życiu, i no ta, ta fake, fake confidence tak? mm -hmm. pewność tego, że wszystko wiesz. To w, to Czyli wtedy... występuje taka sztuczna pewność siebie? O, to oczywiście, że tak. tak. To jest, no, są takie, są często... takie mechanizmy, że maskujemy sobie coś tak. so, taką pewnością siebie? Większość ludzi, mm -hmm. które są, płacz mówi, niedowartościowani, niedowartościowani, się nie tak. Mm -hmm. Które tutaj muszę od razu powiedzieć, że wszyscy na pewne tematy nie jesteśmy dowartościowani, uh -huh. tak? My wszyscy jesteśmy crazy trochę. Um, ale ludzie, którzy naprawdę mało tej samoświadomości mają i bardzo niedowartościowani, to no to jest compensation mechanism, tak? Że wywyższają się, że jest dużo judgment z uh -huh. na innego, patrzę. że, że nie, nie pokazują vulnerability, znaczy vulnerability by było chyba. No, ci, no, no, no ja ci tego nie okay. mm -hmm. ale pozytywnie, tak? mm -hmm. Mówię, no, że, że pokazujesz tą wrażliwość, ale z siły. To jest coś, co raczej ludzie robią, które już trochę więcej świadomi są. Okay. Zobacz, jak patrzysz na, na ludzi, które krytykują mocno, palcem pokazują, które mają też. Często to idzie też w parę z tym, że nie akceptują innych wartości czy przekonań mhm. innych czy kultur mhm. tak? to, to, jest bardzo, to jest character type tak? okay. to jest to jest personality type mhm. tak? tam się no i zdarzają się takie ludzie, ale to jest ciężko pracować z kimś tak? Które, który jeszcze nie Oczyw to, wiesz co, to jest w ogóle ciekawe bo ja jestem mental performance coach w psychoterapii to tak, oczywiście, dużo mhm. psychoterapeutów z takimi ludźmi pracują, tak. tak? Ale do mnie mm -hmm. to jest też, musimy to roz... rozdzielić, rozdzielić. No tak, trochę, oczywiście. Tak? Bo, bo do mnie ludzie przychodzą, którzy są i tak na, na szczycie swojej kariery, no peak performance, mm -hmm. tak? mam ja, peak performance coach, na to się specjalizuję, tak? Czy służby specjalne chłopacy, które naprawdę w takich mocnych sytuacjach muszą być mentalnie stabilni, mm -hmm. e, staramy się. <laughs> <laughs> Nikt z nas do końca nie, nie jest zawsze mentalnie stabilny. No tym bardziej, jeżeli, jeżeli mówisz właśnie o special force, nie? To już już w ogóle to są ludzie, którzy są wystawieni na takie e, rzeczy, że tam rzeczywiście mental to jest, decyduje o ich być albo nie być na tym świecie. Zobacz, co jest ciekawe, no. bo jeden z moich mentorów, on był w SAS, to mm -hmm. UK Special Forces, tak. tak? A też ma dużo, przez to mam te kontakty do Delta Force, Navy Seals, też GSG-9, to są mm -hmm. Police Forces w Niemczech. w Gromu też mam, mm -hmm. mam chłopaki z Gromu, z Polskiego. To so, trening Navy Seals, Delta Forces, like American, but also SAS, mm -hmm. UK Special Forces, czy no, no różne Special no Forces. Głównie trening mentalny, też fizyczny trening, który oni robią, mm -hmm. jest, żeby udoskonalić i e, u, e, silniejszy się mentalnie zrobić. Mm -hmm. Tak? To, jest, to jest bardzo istnako. Jest Oczywiście oni potrzebują umiejętności, tak? jak walczyć, jak strzelać, nie wiem jak coś blow-up. <grym> <grym> tak, każdy tak, ma inne no. tak No ale tak. jak selekcje też robią przecież, nie że tak, są wywożeni gdzieś tak, tam dokładnie. w usze i mają. To jest mental, dokładnie. To mental training, tak. to jest physical. Mhm. I z tego to się tak ogólnie. I dalej trochę takie, że naprawdę takie top level mental performance coaching się raczej z military niż to, z, 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 z sportu klasycznym. Okej. Okay. Tak jest, no tak jest przyjęte. Tak jest przyjęte. Tak. Okej, okay, tak. ale bardziej opłacalny chyba jest jednak z zawodowymi sportowcami, jeżeli chodzi na przykład o American pieniądze. Football? E, a no, a no, tak. No przecież golf, tak. No, golf, no. Tak. Tenis tak. pewnie też, nie? Tak, tenis, Być tak. może, no, czy... tak, bo na pewno w tenisie są też kosmiczne pieniądze takie tak. bardziej, chociaż no, MMA też jest bardziej indywidualne. W sensie tam, gdzie jest wielki pieniądz, tam też jest tak. bardziej opłacalne trenowanie takich, tak. y, takich ludzi. Tylko ja się nie nadaję na to, wiesz, naprawdę. Uh -huh. Czasami jest soccer players, czy tenis, A zgłaszają się czy... do ciebie też piłkarze czasami. na przykład? Tak? Ale to muszą być naprawdę indywidualne jednostki, <laughs> bo, <laughs> bo na soccer game. Mhm. Uh -huh. I to było naprawdę mega ciekawe. Zamordują Cię w Polsce za soker. soccer. A, so, a przepraszam. To jest e, futbol, futbol w Polsce, futbol, tak? Futbol, tak? <gry> I piłka w Europie nożna. ogólnie piłka nożna, Mówmy tak. Piłka soker nożna. Tylko w Stanach. Piłka, piłka nożna. Poszedłem na, na, na piłkę nożną i e, jak oglądałam e, game i chłopacy tam mm -hmm. padali przez to. Ja wiem, że to jest strategicznie, taktycznie wszystko, ale ja musiałam się śmiać mm -hmm. i mój klient mówił, że to wcale nie jest tak miłe, że ja cię śmieję. Dlaczego ty tam padałeś? To było bez sensu. Dlaczego I... jakieś symulacje? To, ja wiem, no. ja że to jest strategia. I, ale też z humorem to mm -hmm. wzięłam no i zdecydowaliśmy się, że on z kimś innym musi Jednak, pracować. Nie, tej... się się nie nadaje na coś. <laughs> nie się nadaje na to, nie, tylko na takie sporty. To jest kontaktowe bardziej, nie? Tak, mhm. tak. Rugby, ja mam też chłopaków z rugby, to się bardzo dobrze z nimi mhm. pracuje. To są też fajne osobowości. Rugby jak sport jest fajne. A z kim współpracowałeś z NFL? Z kimś z NFL? Nie, nie. E, tylko rugby, ale to też nie okay. takie Okej. No, rozumiem. Większy. Czyli tylko, tylko, tylko takie rzeczy. Mm, mm. Chciałbym też porozmawiać z tobą, y, bo wspomniałaś mi a propos, że powiesz mi anegdotę a propos patrzenia na plecy. <grym> Więc możemy sobie do tego teraz wrócić, y, że wszyscy w Polsce patrzą na ciebie i obserwują z boku. Y, I ja domyślam się, jak to może w Polsce być. Natomiast, y, czy możesz powiedzieć, jak Ty w Polsce jesteś rzeczywiście traktowana przez środowisko MMA, a przez tych, którzy i oglądają, i siedzą w tym od środka? Jaka jest różnica w ogóle między tym, co jest w Stanach, a tym, co jest w Polsce? Bo ja daję sobie uciąć rękę, że my dopiero w Polsce jesteśmy na początku od kilku lat, tak naprawdę, y, tego, jak poprawia się. Wiedza w Polsce na temat psychiki i w ogóle mentalu, hmm. więc podejrzewam, że jeszcze jesteśmy bardzo daleko za tym, co jest w Stanach. Hmm. Ja taką tezę zestawiam. Tak, tak, tak. Ta, no i częściowo mhm. daję Ci rację. Wiesz co, to są dużo rzeczy, które można tutaj. Wątki, bo jedno jest to, że ja mam tak do siebie, nie wiem dlaczego w Polsce tak jest, ale ludzie, którym mnie oso osobnie mhm. spotykają, często mi mówią. Oj, ja nie myślałam, że ty taka jesteś, wiesz, ile razy ja już słuchałam słyszałam mhm. tego i na początku nie rozumiem, teraz już rozumiem o co chodzi, bo ludzie mi to opowiadali. Oni mówili, my myśl, myśleliśmy, że ty będziesz arogancka, dystansowana, Aha. niedostępna. Tak? bo pracujesz bo z często, najlepszymi przecież tak. i bo często w Polsce tak jest jak się stajesz subiektywnie czy powiedzmy obiektywnie ekspertem mm -hmm. czegoś to często ludzie nabierają tego że no ja jestem trochę lepszy jestem niż inni, tak. mm -hmm. a ja tak w ogóle nie mam, ja kocham ludzi ale ty się tak wywodzisz jest... z innej kultury poniekąd No kompletnie. właśnie. dokładnie moja mama tego nie ma, my, my tego nie mamy mm -hmm. ja dalej mam te, te same znajomi, ja nic, nic mi nie zmieniam przy tym i e, no tak jest, tak? Bo większość ludzi tak jest, to często ludzie też myślą, że też w naszym społeczeństwie ja też taka będę. Mhm. I bardzo często, ja naprawdę bardzo często słyszałam, jak ktoś się ze mną rozmawiał, jejku, ty jesteś taka miła i pocieszna i w ogóle taka otwarta. Mhm. Um, ja mówię, no tak, taka zawsze byłam. mam nadzieję, że zawsze taka będę. Ale oczekiwania w ogóle są inne mojego mhm. zachowania. I Teraz jest tak, na początku wszyscy tak, nie wszyscy, ale dużo ludzi patrzyli, no, bo nie wiedzieli skąd się wzięli. To jest ta anegdota, oni w ogóle, a się przyznali do tego, mm -hmm. jak przyjechałem do Polski, to trenerzy, bo ten nie jeden też był na UFC, gdzieś tam ma kontakty, tak? bo oni mm -hmm. też wyjeżdżali, tak są mm -hmm. świetni trenerzy też w Polsce. No przecież jeżdżą do, e, tak. do perf MMA performance nie? i mają mm -hmm. też bajki w UFC, to zaczynali dzwonić i pisać po ludzi. No. Znasz tą Darię? Czy on... Ja, czy to... przyjeżdża do jakiś szaman? Tak, tak. Czy znasz Darję, czy, czy ona naprawdę z, z, tym, z tym pracowała? Sprawdzili mnie do Holandii, tam do, do swojej tak. mhm. czy ta Daria tam była i śmieszne jest, naprawdę it was really funny, bo fajnie było, bo oni mhm. mi to mówili. To ja mówię, że tutaj ja mam szacunek, bo nie mogę, muszę to nie powiedzieć. Mhm. Okej, okay, sprawdziłam, no dobrze, może nie jest full of shit. Okej. Okay. I, ale my by to mówili, to ja zawsze, ja zawsze tak z ciekawością, mm -hmm. bo już ja, ja wiem, jakie opinie ludzie mają w Holandii, w Ameryce, czy w UK, czy w innych krajach, czy w Nowej Zelandii mm -hmm. o mnie, bo można dużo powiedzieć. Może mój nos ci nie pasuje, nie wiem co, ale ja robię moją pracę. Nie zawsze, oczywiście moje zawodnicy zawsze się 100% świetnie czują. Oczywiście, że nie, bo nie jestem magikiem, mimo tego, że mm -hmm. mówią, że jestem mental wizard, mm -hmm. czy mental witch, tak? Ale, to ta, to. Tak, tak, tak. No bo tak mówią na mm -hmm. mnie w Ameryce, tak? To też trochę się źle przejęło w Polsce. Aha. Nie przejęli to pozytywnie, bo to jakieś, no, to jakieś szamanskie no takie tak. No. Um, ale no, 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 inna kultura. Ale ja wiedziałam, byłam pewna, co ludzie powiedzą, no i poszło no, jedna z najlepszych. No, mm -hmm. Daria super. No, nie, to naprawdę quality work, tak? Mm -hmm. No, jedna, one of the best. I wtedy naprawdę poczułam, że po czasie ludzie już powiedzieli, no dobrze, może tak być. Czasami może ktoś się być okej okay mm -hmm. w tym, co robi, i też być okej okay jako osoba. I teraz ludzie wewnętrznie w wewnętrznym sporcie są bardzo szacunkiem, się traktujemy, w ogóle nie mam problemów. No raczej ludzie, które tam na internecie coś komentują, mm -hmm. tak? Jakieś ludzie, które nigdy nic, mnie nie znają, nigdy nie, to, to tam dużo. Teraz jak Bryczek walczył, to mój mm -hmm. zawodnik, mm, oczywiście no, wszystko moja wina była, że on nie wyszedł tak jak dobrze, tam komentarze na internecie, mm -hmm. mm, ale oczywiście w środowisku MMA to tak nie widzi, tak? Eksperci to tak nie widzą. Znaczy um, to, to się zmieniło i to... Cieszę się. I to na plus, tak no, naprawdę. Bardzo na plus. A widzisz, bo ja tutaj, jak rozmawiam sobie z ludźmi różnymi, czy to z jakimiś tam bardziej, znaczy w sensie z pierwszych stron gazet, powiedzmy, czy, mm -hmm. czy ze specjalistami od psychologii i tak dalej, to często mamy, te, dochodzimy do takiego konsensusu, że polskie społeczeństwo jest mega straumatyzowane. Przez yes. to. jest. Właśnie, potwierdzasz. Yes. Widać, to, widać to też, w, czy to w zawodnikach, czy to w trenerach. Takie rzeczy? No zobacz, jak ktoś się jest, obywisku? powiedzmy, bo tutaj, <coughs> tutaj nie mamy psychologicznej rozmowy, mm -hmm. tylko ja jestem tutaj też jak private person, ale tak. jak, zobacz, jak patrzysz, jak, jak ktoś jest straumatyzowany, mm -hmm. jakie zachowania on ma. Mm -hmm. Raczej zamknięty. Agresywny często może być. Tak, raczej y ocenia ciągle tak. siebie i innych, tak mm -hmm. nie tylko innych, tylko też siebie, dlatego mm -hmm. jest ten problem. Mm -hmm wywyższone ego, tak, dużo takich compensation mechanizmów, tak, wszystko jak ja coś źle zrobię, no to jest sytuacja, a jak ty coś źle zrobisz, to jest twój charakter, tak, okay. to jest też ba bardzo... Świetnie, to tak, no tak, no. To tak, to jest klasyczna psychologia, to no. jest compensation mechanism. Mhm. Tak, niepewność siebie, rywalizacja, mhm. um, no, 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 to są takie cechy ludzi, które są ogólnie straumatyzowane, tak, że mhm. czują się też bardzo nadwrażliwi, na pewne rzeczy, które każdy z nas ma, takie tematy, że jesteśmy oczywiście nadwrażliwi. Ja każdy ma jakieś ma ka kompleksy, coś. Oczywiście, dokładnie. że tak. Mhm. tak. Ale to chodzi o to, ile to przejmuje twoje, całe twoje życie, a ile to jest no, częściowo. Mhm. Tak? A jak patrzysz na nasze, teraz już mówię nasze, no bo nasią. się urodziłam w Polsce, no tak. ludzie tego nie wiedzą. Tak? Jak patrzysz na nasze... Ludzie nie wiedzą, że to się urodziłaś w Polsce? Naprawdę? Często nie. Tak? Tak. Często się pytają, że, że dziwią się, że ja w Polsce się Czy to w każdym podcaście, który słuchałem? No ale dalej, było. czasami Aha, się pytają, okay. są tak. Dlatego yy... o to nie pytałem, czy się urodziłaś mm, w Polsce, no, bo tak. wszędzie się pojawiają. No tak, ale ja nigdy nie mieszkałam w Polsce. Tak, mm -hmm, znaczy tak. ja poznaję ostatnie lata tą, tak. tą kulturę. Um, i, i, I zobacz, jak nasz, czy, nasze społeczeństwo jest dokładnie to. Jest mm -hmm. mega oceniane, ludzie są sztywni, ludzie nie są bardzo otwarci. Ogólnie, mówimy teraz o mm -hmm. ogólnie zachowania, tak? Też widzę, ile, ile problemów ludzie ze sobą mają. Są mm -hmm. friends, nie są friends, trenują ze sobą, nie Tutaj są strasznie dużo zmian mm -hmm. w teamach, też jak chodzi o nasz sport MMA. No i przez to, że ja różny team, różne, różne zawodnicy mam, to ja też to oczywiście odczuwam, bo jak wszędzie, gdzie idzie, ktoś ma problem z kimś innym. Mm -hmm. Cały czas jest problem. Mało są rozmowy o tym, Zobacz, wczoraj akurat Paweł Delacz mm -hmm. jest coach Mameda Halidowa. Tak? 20 lat go trenuje. Tak. Ja widziałam ostatnie 6 tygodni czy 7 tygodni przygotowanie Mameda jak Paweł go przygotował i ogromna różnica. To co oni zrobili w 6 tygodni mamy naprawdę, nauczył się bardzo fajnie boksować, szachować, zmienił ten styl. ma 43 lata. Mm -hmm. Tak? Żeby wprowadzić takie nowe skills, nastawienie i w ogóle e, ruchy do takiego starszego zawodnika to mm -hmm. jest naprawdę wyjątkowe. I wczoraj poszłam do Pawła i mówię, Paweł, dobrze, okej, okay, walka była taka, była, ale to, co ty zrobiłeś, niesamowite. Mm -hmm. Ja to mówię tutaj jak striking coach, jak atlet. I on się patrzy na mnie i ja mówi, dziękuję, mało ludzi to mówią. Mm -hmm. ja, mówię, no, ja wiem. Bo... U nas się nie doceniam bardzo. Tak. I to jest bardzo duża różnica między w Nowej Zelandii, długo byłam w Holandii też, czy w Ameryce bo nie wszystko oczywiście jest tutaj gorzej i tam lepiej, bo mm -hmm. zdecydowanie nie tak jest. Tam mm -hmm. Dużo jest źle w tej Ameryce. Ale jak chodzi o team spirit, mm -hmm. tak? Collaboration, team spirit, tak? Dla, dlaczego ten nasz sport, czy też inne dziedziny, powiedzmy, są rozwinięci, jest przez ten team spirit. Mm -hmm. że jest collaboration, jest zrozumienie, że nikt z nas sam nic nie zrobi, tak? To musi być zespół. Zawsze, mm -hmm. zawsze. I oni są, jak chodzi o ten temat, dużo mniej traumatyzowani, jest more open-heartedness. I, I też chłopacy, które tam idą trenować, oni to czują. Oni... Ale w Stanach jest kultura sukcesu. Tak. Jest. Tak, I ona tak, jest zakorzeniona tak, od dawien dawna. Tak. U nas. Wiesz, jak kiedyś było, jak ktoś odnosił sukces, to pewnie złodziej albo coś w tym stylu. Więc u nas Jakieś skróty. Tak, dokładnie. Tak, tak. Jakieś kombinowanie, jakieś znajomości, tak. albo wiesz, tu w tak. partii, tu coś tam. Mm, I u nas sukces jest postrzegany jako coś złego. Mhm. Zmienia się to według Ciebie, powoli jakoś tam do, dostrzegać ja że... Chyba to nowe pokolenie, takie, które już. Tak. są Gdzie tak. rodzicami są już czterdziestolatkowie tych, yy, tych osób, te, te osoby z pokolenia Z, tak zwane powiedzmy. Nie? Mhm. Chyba mhm. one coś takiego. Wiesz, co, ogólnie to jest też warto powiedzieć, mhm. że mimo tego, że zderzyłam się tutaj z fianą, jak chodzi o takie wszystkie rzeczy, o mhm. moją pracę, nastawienie do mnie jako kobieta, do, do tego, co ja robię. To tutaj weszłam w ścianę w pierwszym roku mm -hmm. w mojej pracy, ale wiesz, co jest ciekawe? Mimo tego, że ludzie są no, ogólnie mniej otwarte, górowaci i dużo oceniają, naprawdę najlepszych ludzi też tutaj znalazło. Tak? No, ja mam tak dużo dobrych ludzi około siebie tutaj, mm -hmm. ale ja, ja, ja zawsze też taka byłam. Gdzie, gdzie mnie, mnie wysadzisz gdzieś na końcu świata, ja znajdę kogoś, który jest wyjątkowy, <laughs> fajny. Oni do mnie... ludzie, Ja nie wiem, jak to jest. Mm -hmm. Dlatego mam... Świetny network na całym świecie, bo ja nie wiem, jak to jest że ja zawsze tych dobrych ludzi, a spo, w Polsce tak samo. Ja mam małe grono chłopaków, i, no, i też dziewczyny, dwie, które też trenuje, z nimi pracuję, które są tak wartościowymi ludźmi i tak, e, tak dużo sił, no, no mamy tak? Powiedzmy, wracając do mameta, tak, to jest wyjątkowy człowiek. Nie ma nie ma drugiego, który jest w ogóle podobny mhm. z osobowości, z energii. Z życia. On jest naprawdę wyjątkowym człowiekiem. No i... Ktoś, kto dochodzi na szczyt, chyba musi być w jakiś sposób wyjątkowy, nie? Tak. Oni mają wczoraj, bo dokument mhm. kręcili, kręcili o Medalu okay. i Adamka, i tam oczywiście mieli też parę pytań do mnie, i rozmawialiśmy o tym, że Prawie każdy, ja bym powiedział, że zawsze jest ciężko, że wszystko to mhm. są takie, ale ja bym akurat w ogóle nie, nie mam kogoś w głowie, kto nie jest taki w moich topowych zawodniców. Wszyscy mają tą głęboką duszę, tą świadomość, tą mhm. samoświadomość i tą wrażliwość, mhm. tą to, że, bo z tej wrażliwości, z tej głębokiej duszy się buduje purpose. Meaning, tak? Twoje, e, twoją wizję na życie, które ty musisz mieć, jak chcesz, być mm -hmm. na, czymś najlepszym, czy wyjątkowym, czy excellent. Tak? I to, jak to się wiąże z tym Warrior Spirit, czy z tego się buduje Warrior Spirit, ale z tym, że naprawdę idziesz po tą śmierć i to, <laughs> nie, robisz tą krew i tak mm. samo pokazujesz, że, że masz to, tą, mm -hmm. tą walczącą duszą i tą wrażenie, jak to da się razem połączyć, to to kreuje czempionów. Mm -hmm. Tak? Wszyscy moje znajomi, czy, czy moje e, podopieczni, czy... Oni dokładnie tacy są. To jest to, jest to, to dwa rzeczy. Ta e, samoświadomość i wrażliwość, ta wizja na siebie, coś głębszego, coś więcej chcąc. To się i da, nazywa da się taka charyzma. Moniekunty. Ja, z tego się buduje dokładnie. No. Michał Martela, tak, no tak, też z nim dużo rozmawialiśmy, szatnie, z nami siedział, tak samo. To jest, mm -hmm. jest taka Kamaru Usman, mm -hmm. tak, um, wyjątkowy też, czy Merab, który teraz jest taki zawodnik w UFC, który wreszcie, mm -hmm. bo tak dużo lat idzie do góry, to dużo w naszym teamu, czy w naszym gronie, są, to są wyjątkowe ludzie. Mm -hmm. Very kind, mm -hmm. oni są very kind i very strong. Wiesz to dla mnie na przykład no i, e, jak pierwszy raz rozmawiałem z zawodnikiem e, MMA zawodowym, e, z Kornikiem Arturem Sowińskim, mm. który był jednym z pierwszych mistrzów tam w KSW, mm, i o, ogólnie rozmawiałem z kilkoma już, właśnie z, z KSW, to dla mnie e, największym szokiem jest to, jak oni są ogólnie otwarci. Tak. Jak to są normalni ludzie? Bo bardzo często tak. bardzo często w głowie, szczególnie tych, którzy nie, wiem, nie oglądają jakichś wywiadów, tylko znają ich mm -hmm. tylko z klatki i mm -hmm. innych takich rzeczy, w głowie zostaje, że to jest zakapiór bez mózg, tak. często tak. jakiś huligan i inne takie rzeczy, tak. nie? A ci ludzie przewyższają wielu pod względem właśnie takiej inteligencji tak. emocjonalnej no, tak. i, i, i takich rzeczy. Dla mnie to było niesamowite, tak, że, coś tak. takiego, że coś takiego, jest, nie? jest w tych, tych zawodnikach. To jest naprawdę każdy z tych, czy znaczy prawie każdy z tych zawodników, jak patrzysz mu w oczy, mm -hmm. to widzisz, że to jest tam jest się mówi. Mm -hmm. tam, tam jest substancja, tam jest tam jest coś, coś co cię zaciekawi, coś, mm -hmm. coś co poczujesz jak człowiek. Są ciekawe rozmowy, często, tak. tak? Oni są kreatywni, innowatywni, To jest, to, no to są, oni są. Każdy z nich jest wyjątkowy, naprawdę mhm. jest. Jest tak. I to jest przez to, że przerob, często przerobili już, już dużo w swoim życiu. Są, są raczej pokorni, jak chodzi o też mhm. up and downs no w życiu, dokładnie. tak. Bo to jest trochę też, no bycie wojownikiem, czy bycie fighterem, czy professional athlete, można tu nazwać tak i tak, to no, zdarzysz się cały czas. Tak. I nie tylko w mało, że wygrywasz, przegrywasz walki, tylko codziennie na macie. Mm -hmm. Codziennie no na macie tak. kogoś, ktoś, który... Jesteś lepszy i gorszy od ktoś kogoś. Ktoś to znaczy, nie wyjdzie, dokładnie. Mm -hmm. Lepszy, gorszy, akurat nie było akurat to pojęcie, ale że, że czasami rundy wygrywasz, przegrywasz, sparing wygrywasz, mm -hmm. przegrywasz w takim sensie, tak? Że ktoś cię dominuje, ty kto kogoś dominuje. To jest ciągle, to jest, to jest natura naszej pracy i z tego nabierasz pokory, też przemyślenia tak. różne. Jak już długo w tym spocie jest, to, to na będzie pewno. moment, że siedzisz na macie, co myślisz Dlaczego ja to robię? Co mi to daje? Uh -huh. My why? Uh -huh. tak? Się, tak. Jak Simon Synek zawsze tak. mówił, you why, find your why. Find your purpose, uh, your vision for life. I dlatego um, zawodnicy, które długo w tym sporcie są, ogólnie mają dość dobrą sw świadomość. Uh -huh. A widzisz czasem po kimś w klatce, że ma strach w oczach? Albo po prostu widać, że to jest ten moment, w którym się czegoś wystraszył i boi? Może nie strach, ale no stres. Tak oczywiście. Uh -huh. tak, To jest... Też, też nieodłączony część naszego sportu, że jest trochę stresu, mm -hmm. ale strach na tym wie, dużym level, na tym wyższym level, raczej nie, mm -hmm. strach nie, ale stres. Mm -hmm. Jest tak, oczywiście, jest tak, że czasami cios cię zamrozi, mm -hmm. normalny, tak, to jest pierwsze, to jest neurologia, no, tak, proste, i dru drugie no. to jest oczywiście, tak. że mentalnie, emocjonalnie to, to, to odczuwasz, mm -hmm. no ale... Jak przetrenowałeś i zbudowałeś twoją karierę i od walki do walki <coughs> się rozwinąłeś, to też, to też zamrozi ci ten <coughs> moment, ale wracasz szybko do tego i do, do gry, it's part of the game. A jak? jak na przykład oglądasz właśnie, jak przygotowujesz się do tego, czy z kimś współpracować, czy nie i nie wiem, widzisz na przykład sparingi um, albo oglądasz właśnie jego walki, to widzisz na przykład, o w tym momencie ty już się poddałeś mentalnie i gdyby, gdybyśmy już wcześniej pracowali, to wiedziałabym, że byś to przetrwał. Tak, tak, tak. Widać takie coś? Tak. tak, oczywiście, oczywiście, ale to jest przez to, ja to też mhm. widzę. Wczoraj z Michałem Martelem na ten temat rozmawialiśmy, że bo on mówi, wiesz, Daria, że on też widzi, obserwuje mnie i to jest też fajne. Zobaczcie, najlepszy zawodnik na świecie, tak? mhm. czy, czy legenda naszego sportu, przeżył już swoje. Tak. I on ma ogromną empatię do mnie. On mówi, Daria, ty tutaj przeżyłaś naprawdę, ty mm -hmm. jesteś korowa. <laughs> że ty dalej jesteś w tej Polsce, przejęłaś mm -hmm. ten sport, tak? Mm -hmm. Mimo tego, że nie było łatwo, tak? Przez, przez bariery kultury, bariery języku, płeć, tak? Mm -hmm. I rozmawialiśmy o tym, że dla mnie to jest dużo łatwiej zobaczyć na sparingu, niż ktoś, który nigdy w tym sporcie nie był. Jak ja idę na sparing i ja widzę, że powiedzmy chłopak daje się trafiać z czymś cały czas. Mm -hmm. Jest jakiś zamrożony. To ja, przez to, że znam ten sport, mogę ocenić, że to jest brak fizycznych umiejętności, powiedzmy stójki, okay. czy to jest stres. Okay. Tak? Bo widzę to, bo Odróżniesz ja wiem, że no. przedtem to blokował, widział, kontrował, ale może dwa ciosy poszły, to widzę, aha, okej, okay, czy nie ma widzenia peryferyjnego, mm -hmm. tak? Czy takie rzeczy um, okay, no tak. neurofizjologiczne. I yy, ale jak nie znasz tego sportu, to skąd ty masz ocenić no. naprawdę, tak? Czy to są umiejętności, czy to jest, no, okej. Okay. Czy, czy jest brak stójki, doświadczenia mm -hmm. w tej stójce, czy to, to jest mental. I e, to są te nuansy, które mi bardzo pomagają tego różne sparingi. Mm -hmm. Staram się bardzo dużo na sparingów. Jak, jak nie jestem tam, to oni mi wysyłają. Mm -hmm. Tak? To czasami oglądam 5 godzin sparingu z całego świata. Okej, lewy Okej, tutaj, tutaj. Strasznie dużo sparingu oglądam. Um. Znaczy, tak, jak to, to na tym polega moja praca, że mm -hmm. widzę pewne rzeczy, i potem pracujemy. I co, i potem na przykład, nie wiem, pracujecie i nie wiem, pokazujesz mu, oglądasz z nim tą walkę i mówisz, na przykład, nie wiem, z Jankiem, mm -hmm. teraz tak strzela mnie, mm -hmm. paczenek, tu dostałeś, przegrałeś przez to, że w tym momencie, tak. gdybyś nie, gdybyś zastosował pewną jakąś technikę i tak dalej, mm -hmm. to byłoby zupełnie inaczej i tak. normalnie. Tak. I co oni wtedy na przykład, że. A co ty gadasz? Nie, nie. Czy akceptują? E, nie, raczej jest tak, że. Dlatego dobre rozmowy są bardzo mhm. ważne w tym, bo czasami mi powie: Okej, okay, no masz rację, to że widzę, mogłam, mhm. mogłem na moment zreflektować się, wyjść z dystansu tak, i taktycznie mhm. to inaczej rozgrać. A czasami mówią, no ale chciałam to i to spróbować, tak? Chciałam spróbować wziąć i zobaczyć jak reaguje, mhm. tak? To jest też to. To wtedy powiem, okej, okay, fajnie, tylko pamiętaj, tak, że nie zawsze to tak robić, tak? Mhm. Takie rzeczy. Czy, czy um, no często takie momenty są, że jest wymiana w sparingu, tak? A nie miał iść w tą wymianę. Bo tak? no. Na walce walczysz z kimś, który ma dobry punching power i nie masz iść w tą wymianę. Tak? Mm -hmm. Masz już pracować to, znaleźć sobie ten dystans, trochę rozegrać to. Ale emocje puszczają, ego wchodzi mm -hmm. i nie będę przygrywać tej rundy. Tak? No. To jest... I oni się to potem... I taktyka potem... w łeb. No oczywiście. Tak? No. I, I tutaj tak? to się mówi, no, no ale co z tym zrobisz? Ja mówię, to jest brak regulacji emocji i brak mm -hmm. koncentracji. Okay. Tak? Bo jak masz świadomość i pracujesz na tym, tak, znaczy masz już wytrenowaną umiejętność obserwacji Twoich emocji, mm -hmm. twoich czucia Twoich emocji, tak, jest, jest mind-body connection, znaczy czujesz też Twoje ciało, co się dzieje, jesteś mm -hmm. świadomy Twojego oddechu, widzisz, że wkręcają się jakieś myśli, które tutaj, no, co Ty, no, zaraz, zaraz mówię, dobrze, to mu dam, oddam. Jak nie jesteś tego świadomy, to oczywiście nie, nie będziesz mógł, ale nasza praca polega na tym, że okej, okay, w tym momencie już czujesz, oj, podchodzi mi mhm. nerwy, zaczynam się wkurzać na to, to okej, okay, wejdę z dystansu może trochę, może oddam też tą rundę, okej, okay, mhm. ale skontroluję się i przekieruję. To jest też trening uwagi, uważności, przekierować swoją uwagę w tym momencie, okej, okay, ja nie mam. Nie mam się bić z nim, tylko mam, nie wiem, e, mam pracować z lewym prostym dużo, mm -hmm. tak? To jest przekierowanie, to jest kontrola twojej uwagi. Okej. Okay. Bo twoja, jak nie kontrolujesz twojej uwagi, tak? To ona idzie dokładnie na te emocje i się fiksujesz na te emocje i mówisz, o, nigdy go i tak nie lubiłem, on w ogóle, ta twarz mi nie pasuje. <grym> Zaborduje go dokładnie, po prostu. Dokładnie, tak? No. A tutaj <grym> to jest to, pierwsza świadomość, że o Uj, okej, okay. czuję w ciele i w, mm -hmm. na poziom umysłu, emocji, że tutaj się coś dzieje, tak? I zobacz, to są łama, to są to sekundy, to tak? No. tak? I dlatego musimy to wytrenować, mm -hmm. tak? To jest ta świadomość. Też situational awareness, okej, okay. y czy ja muszę ten sparring wygrać, czy mogę sobie odpuścić, takie rzeczy, mm -hmm. tak? To są wszystko te skilly, które my, no adaptability, flexibility w mm -hmm. tym momencie, tak? Bo, tak? bo to jest dokładnie adaptability. I... Żeby, żeby wejść i powiedzieć sobie, ok, teraz przekieruję moją uwagę na to, co ten powiedział, mam, mam ten lewy prosty mm -hmm. e, włożyć i tutaj poza dystansem szachować. Mimo tego, że z duszy serca i mm -hmm. mi się tam napierzaj słowiem. Jednak tak? wojownik we mnie po prostu tak, siedzi, nie? Chcę go udusić i stąkiem zrobić, tak? Też normalne, tak? I też akceptacja tego, tak? Mm -hmm. My jesteśmy wojownicy, my nie jesteśmy monks. No tak. tak? No. To też jest kolejna rzecz, wiesz, to to, to jest. Nie, no. Też to jest kolejna rzecz w moim pracy, co ludzie myślą. Mhm. Mama ci trochę z tego śmieje, ale też innym łazownicy. No ale nie, nie siedzisz tak, nie mówisz, proszę. Ja jestem, e, e, nie wiem, e, oaza spokoju. Ja ci czytam na jeden wzrok. Nie, mm -hmm. ludzie tak myślą. Mm -hmm. że ja, no. ja taka jestem. Zejdzie się od razu wiesz, kto, tak, jaki tak, jest Tak, tak. że ja jestem tylko oaza spokoju. Oczywiście, że nie jestem. No nie, no. Ja jestem emocjonalnym mm -hmm. człowiekiem, tylko ja, ja to kontroluję. Tak? Jak chcę byś emocjonalna, mm -hmm. to robię. Czasami, oczywiście, też jak jestem smutna, to nie zawsze to kontroluję. Ale, ale to, to, to też jest tak, że, że zawodnik czy my, wszystkim, co my robimy, musimy też akceptować ten cały wachlarz mm -hmm. tych naszych emocji. Tak? No Bierzemy często. z całym, jakby, bagażem, nie? Tak, mhm. tak. I często czy zawodnicy MMA e, wtedy myślą, że jak z mentalnym trenerem pracujesz, jesteś tylko, o, adza spokojnie. Mhm. Ale może to w ogóle nie jest twój charakter. Mhm. Może jesteś ekstrawertykiem, no tak, który potrzebuje energii z otoczenia. To ja na pewno ci nie powiem: zamknij się w szatni mhm. i teraz zrób oddechy. Oczywiście, że nie. Poska Też będziesz to robić, mhm. ale nie jak główny cel naszej pracy. Mhm. No właśnie, bo są różne cechy osobowości i tak dalej. Z kim to by się na przykład, z jakimi cechami właśnie osobowości to by się najlepiej pracuje? Hmm. Czy są właśnie takie cechy, które charakteryzują to, że no z nim wiesz, że będzie 100% super, hiper, zajebiście, że tak powiem, hmm. a z innymi stwierdzisz, że no to, to nie jest ten charakter, to, to jakoś nie zagra. Jak ty to oddzielasz? Bo to, że mówiłaś na początku, że spojrzycie sobie prosto w oczy hmm. i stwierdzicie, że kliknęło, tak. to jest jedno, nie? No ale profilujesz w pewien sposób tych zawodników, no tak. Tak. Więc z kim? Z, z kim? Co, 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 co ten ktoś musi mieć? Wiesz co? Bardzo, bardzo patrzę na sposób. No powiedzmy, jak ktoś jest taki ham, ham mm -hmm. to mi jest ciężko z nim pracować. Okay. Jak ktoś jest taki. A, taki. Mm, Że ciężko to... bez, bez kultury, już cały bez Aha, okej, okay. czyli o Mam takim taki, czymś mówimy. Mhm. Takie. Mm, taki ham prostaki. Ale ja wiem to. Mhm. tak I to można teraz powiedzieć, ale ty musisz być profesjonalna i neutralna. Nie, nie, nie muszę już na tym lewym moim pracy, tylko ja mogę sobie z tymi pracować, które mi pasują. Tak? Mhm. Wiem oczywiście, jak. jak znowu to jest to, jak ja bym była psychoterapeutem. To tak, uh -huh. mimo tego, że tam je też tak jest, jak w ogóle kogoś ci nie podchodzi, bo twoje, my wszyscy mamy nasze tematy, które nas drażnią, uh -huh. tak? Jak czujesz, to ogólnie oddajesz tego tak. klienta czy pacjenta, tak. tak. I u mnie to jest tylko jeszcze dużo więcej wyostr... jestem wyostrzona, wyczulona na, na to, tak? Znaczy, jak ktoś jest taki bardzo nieświadomy, że widzę powiedzmy, że ma też takie przekonania bardzo mocne, które. W ogóle, moim mhm. przekonaniem, że tutaj nie są wspólne, w ogóle wspólnych wartości, mhm. tak? E, nie wiem. Nie, nie, nie powiem teraz, bo, okay, bo tam no. par takich cechów jest, które a, nie za bardzo mi, okay. mi podchodzą. No, 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 można powiedzieć, tak. No. Jak ktoś jest, powiedzmy, racist, tak? okay. mm -hmm. Jak ma to, że nie jest otwarty do innych kultur, mm -hmm. tak? Że oczywiście ma problem, że tam z dziewczynami jakieś no to czy ty poku... do kobiet, mm -hmm. tak. To, to, to są. A, to się dziwisz, że w ogóle. Są ludzie, które to tak, tacy są, a mimo tego, że myślą, że jestem mm -hmm. dobra w tym i tak do mnie pod, podchodzili. Oh. Ja mówię, ale ty, ja wiem, jakie jest twoje nastawienie do kobiet. I odrzucałaś tak? po prostu. Oczywiście. A oni, oni mówili na przykład, no dobra, no ja się zmienię tak, pod tak, to tak, tak. i tak dalej. A ja wiem, że, że, nie. że jak mnie już naprawdę, także też mm -hmm. jakby, u mnie to, bo jestem w miarę świadoma w tym, bo robię to wszystko co no. moim zawodnikiem, mm -hmm. mówię, jak ja już odczuwam, że tutaj będzie ciężko i będę musiała się przełamać pewnych rzeczy, to już nie chce mi się tego robić. No tak? dobra, to patrz. To jeżeli, jeżeli na przykład czujesz, że jest ciężko i jednak tego nie chcesz robić, to czemu przyjechałaś do Polski, i przez rok było ciężko i twierdziłaś, że, że jednak to będziesz robić w Polsce? Mimo tego, że było ciężko. Przecież, ty bo, już, bo tak jak mówiłaś, tak, byłaś, to bo to już wtedy to też to byłaś jest, na takim super, poziomie. Ty, naprawdę to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest, to zobacz, i to jest hmm? bardzo fajne pytanie. Bo to mogło teraz brzmieć, do tego, mm. że ja nie, nie robię tylko to, co mi się chce, i co jest przyjemne do mnie. Mm. I to nieprawda, tak, bo dalej idę na maty trenuję, tak, ja lubię wyzwania. Tak. Mm. Ja lubię, ja wiem to, wiemy wszyscy. To be resilient, to odporność mentalna i fizyczna się buduje przez to, że ciężkie rzeczy robisz. Mm. Tak, ale ja wybieram sobie częściowo rzeczy, które, jakie ciężkie rzeczy bym chciała robić, gdzie okay. tutaj, że będę suffering, że będę jak suffering po prostu Czerpieć. Czerpieć mhm. tak? Tutaj to jest warto powiedzmy, fizycznie się silniejsze robić, być uduszona na BJJ, bo mój BJJ jest shit kompletnie i zawsze cała grupa mnie katuje i oni się cieszą. Jak tam, Daria? Nie znoszę was. tak to I'm choosing it. Bo to jest cierpienie, które wiem, że to są wartości, które ja chcę zbudować. tak Bo nie ma sensu w życiu, tylko bo chcesz się być, być powiedzmy, nie, to musisz, życie musisz ukierunkować, gdzie chcesz się, powiedzmy, uzbroić, mhm. tak? bo są tak duże rzeczy, które możesz robić. Tak? Tylko cierpieć, żeby cierpieć, nie ma sensu. Okay. Tak? To, to musi być coś, okej, okay, tutaj będę cier cierpieć, ale to jest ta umiejętność, którą buduję z tym. Mhm. Tak? To mi pasuje. A jak chodzi o Pewny, powiedzmy, wracając do mojej pracy, osobowej, type, personality type, mm -hmm. typ osobowości. Wiem, że ja z tego nic nie mam, bo ja będę się tylko wkurzać. A ten człowiek też nie, bez sensu. Bez sensu dla niego i dla mnie cierpieć. Ja nie jestem tutaj, żeby każdemu świat polepszyć. Mm -hmm. A tak? nie miałaś tak na początku na przykład, że mm -hmm. właśnie jak tacy ludzie się do ciebie zgłaszali i nie wiem, ktoś powiedzmy odradzał Ci pracę z nim, a ty jednak podejmowałaś się tego, że a ja go zmienię, ja mu pokażę, że jednak się da. Wiesz, że, że nie powiem oczywiście teraz koły, ale nie, ja, mam, ważne, no. ja mam zawodników, mhm. z którymi pracuję, że ludzie powiedzieli, że to jest niemożliwe, że z nim pracujesz. Tak? Jest niemożliwe, że ten człowiek tak się z, w ogóle z, kom, kompatybilny mhm. zrobił z tobą i tak się zmienił. Mhm. Ja zmieniłam nie jednego, no powiedzmy nie ja, tylko w tej no, współpracy. praca. Mhm. Człowiek się zmienił, on ten, mój, mój, moje klienci się mhm. zmieniają, moje atlit się zmieniają przez moją pomoc, bo ja ich nie zmieniam, Tak. Oni czasami to jest też, bo to jest ważne. Tak? Ja ich nie zmieniam, tylko oni się zmieniają przez naszą pracę. A to parę takich, zobacz, do, jak chodzi o Mameda też, ludzie na, nie wierzyli tego na mhm, początku. Że w ogóle dopuścić siebie do, że, do siebie. Tak, mhm. tak. Że Mamed się tak otwarty stał na, na to wszystko. Kto wyszedł z propozycją? Mamed. Tak? Tak. On sam się do ciebie tak. zgłosił? Nie. My się spotkaliśmy na KZW, na mm -hmm. event i mieliśmy tą długą rozmowę i to w ogóle było sweet, bo mm -hmm. oczywiście ja, jak fan tego sportu, bo nie zapominaję, ja dalej jestem ogromnym fan naszego sportu, mimo tak, że jestem też ekspertem. No bo ty żyjesz tym po prostu tak. no, od zawsze ja, praktycznie. Ja. Widziałam, że my śledzi na Instagramie, ja oczywiście A, wszystkie jego wajki. Okay. Ja mówię, mama, ciekawe, czy on w ogóle po angielsku mówi. Mm -hmm. Ale oczywiście. No to jest bo tak, masz, bo na czyli. początku miałaś właśnie tak, że jeżeli pracować z Polakami, to tylko z tymi, tak. którzy też tak, umieją to, po angielsku. Tak, bo ja nie mogłam po no się wysłać. No właśnie. No. Tak. trochę to mm -hmm. utrudnia pracę. No i, i przyszła i mamet mówi, że się dalej śmieje z tego. On siedział, ja tak się dosiadłam do niego, bo był w Free Seat. Ja mówię, dzień dobry, mamy. Jest, ja tak, on mówi Daria, to było so funny Ja jestem Daria, ja nie wiem, ale jestem ogromnym fanem. Ciebie jesteś legendą naszego sportu, My, jak się cieszę, że się wreszcie on ja, ci mm -hmm. tak wraca do mnie. Ja, tak jak moment jasne. So, no, Dario, ale oczywiście ja wiem, kim ty jesteś. jestem mm -hmm. bardzo interesu, zainteresowany twojej pracy. I, mm -hmm. ja mówię, o ja? Okej, okay. ja od razu no. ja ale dlaczego? Bo no. jak chodzi o psychologię, to ja non stop. No i on mi wtedy ja nie wiedziałam, że Mamet miał depresję. Ja nigdy, mm -hmm. bo ja polskich wywiadów nie są ja wajki oglądałam, mm -hmm. a ja nie wiedziałam w ogóle no tak, ja nie to, bo znałam, nie słuchałaś przecież no. nie wiedziałam nic. I ja, on mi swoją swoją historię opowiedział w tych 45 minut, oczywiście, małą część jego historii, to jeszcze ja, ja się na niego popatrzyłam, mówię i jeszcze takie wajki zrobić przy tym stanie. Mm -hmm. tak, który On nie miał rok czy dwa, tak, no tak, właśnie, tak, tylko była... lata. Dokładnie. Tak bardzo długo miał problemy z depresją i jak on mi to opowiedział, to jeszcze więcej sobie powiedziałam, że to jest, wyjątk jest wyjątkowe, to jest niesamowite, mm -hmm. że on sobie z tym poradzi jakoś. Tak i um, wtedy powiedziałam do niego, to, ok, to powiedz mi jak, jak to się pokazuje, czyli co są symptomy, jak to mm -hmm. wychodzi, gdzie to czujesz. Nie on mi powiedział, ja on powiedział, on do mnie powiedział, czy no. wiesz jak z tym pracować. Ja powiedziałam, mam pomysł na to, tak? bo nie jesteś pierwszy zawodnik, mm -hmm. który miał, czy ma depresję, z kim pracuję. Myślę, że wiem, co można robić. Myślę, że od te, tej pierwszej odpowiedzi już też wiem, jaki kierunek dać. Ja powiedział, czyli czy, czy pół tygodnia U, też <laughs> um. My, no Myślałam tak, tak rok. <laughs> pół roku. No. no i zrobiliśmy to, tak. I na Stadium Narodowym y, Życia Form. Jak mm -hmm. chodzi o mental, on mówi tak wolny. on no, ale on też się nastawił na to chyba bardzo dobrze też, więc pewnie podejrzewam, że przyjmował bardzo dużo od ciebie. Tyle ile się po prostu dało, tyle przyjmował. A były tak straszne, że on myślał, że nie wejdzie do walki. Mm -hmm. I to w 3,5 tygodnia, ale codziennie pracowaliśmy. Ja 4, 4 dni w tygodniu byłam w Oeszczynie, 3 dni online. Mm -hmm. Pracowaliśmy. Non-stop przeprowadziliśmy, naprawdę mental bootcamp. Mm -hmm. go przeprowadziłam go przez to. Zaufał mi, bo ja powiedziałam, moment, nie mam mm -hmm. czasu. Tak? Musisz mi zaufać tutaj, będziesz robić. No, okej, okay, zrobimy to hmm. razem. I zrobiliśmy, i on ta, tą obecność, to, że on wszystko widział, wszystko słyszał, e, dystans czuł, oczy wyostrzeni, wszystko, On mówi, to było, to było naprawdę wyjątkowy stan. Hmm. I e, no, też, też to powiedział, tak. On powiedział, że pokazałaś mi, kim ja jestem bez tych. Bez tej choroby, powiedzmy w mm -hmm. tym danym momencie, tak? Bo depresja oczywiście to jest coś, z kim się mierzymy całe życie, jak już mamy. Możemy to mniej więcej kontrolować. Są tak? jakieś strategie tak, i tak dalej. Ale prawda? W tym danym momencie się czuł. Wolnym. No i się popłakałam. <laughs> no, no i bardzo, no to, bardzo dobrze. To, no jakby, to, to znaczy, że do ciebie też docierają emocje Oczywiście. innych. No i bardzo to mocno. To bardzo dobrze być tak rozwiniętym emocjonalnie właśnie. Ale taką inteligencję jak... mieć. No. To jest, jest świetne. To, to jest świetne, ale to jest też to, że tak jak teraz, ja jestem 8 czy 9 tygodni non-stop w camp, mhm. to ja też naprawdę muszę pracować na, naszym, na, na moim umysłu. No na pewno, nie? To musi być pęczące. Jeżeli jesteś non-stop w przygotowaniu kogoś mentalnie i oddajesz swoją emocjonalność tak. i swój mental temu komuś, no to dla twojego mentalu i dla twojej emocjonalności to musi być ciężkie. Więc potem ja. ty długo odpoczywasz po takich obozach? Ja nigdy długo... nie mam czasu. Ja bym no potrzebowała po takich dziewięć tygodni bym potrzebowała naprawdę No dziedzin, właśnie, dwa, Żeby do siebie dojść. Żeby, się, żeby też zanalizować, bo to tak. jest też. Jak każdą wajkę muszę analizować co w bo to nie jest to, że wajka, okej, okay, done. No dobra, tak, wygrał zopokoło. Tak, tak, no, tak, tak, tylko analiza tego wszystkiego, let it sink in, się, no, mhm. żeby przepracować to z zawodnikami. I to jest. No, potrzebuję, ale. No, nie mam na ten moment, na tego oddaję mm -hmm. klientów. To... Mm -hmm. A masz na przykład tak, że widzisz, że, nie wiem, zawodnik, z którym się przygotowywujesz nie stosuje się do tego, co mówisz, mimo tego, że pracujecie nad tym. Co ty wtedy czujesz? Jest bardzo duża frustracja? Tak. Bardzo? A może nie bardzo duża, ale no. jest czasami, taki wkurzenie jest no. wtedy, frustracja. I potrafisz może... zrugać takiego zawodnika, że Aha, tak, tak. nie, oczywiście. To, no. ja, ja tak samo, to jest coś, co, co sobie też wypracowałam i to jest cecha charakteru, który lubił sobie. Tak samo jak ja będę płakać z Tobą i będę, uh -huh. będę naprawdę przeżywać pozytywnie, tak samo Ci powiem, że tutaj jest, nie zrobiłeś tego pracy, no na to jestem, uh -huh. tak? Żeby powiedzieć, słuchaj, tutaj, przepraszam, ale no. tak, tutaj jest shit uh -huh. i nie przejmuję tego, uh -huh. tak, bo ja muszę też granice stawiać. I to no, czasami tak jest, że też team powiedzmy nie przejęło dokładnie mojej pracy. Uh -huh. Bardzo mało teamów, tak okay. jest, bo ogólnie z trenerami bardzo dobrze się rozumiem i na pewno z trenerami, które są naprawdę wysoko w naszym sporcie, mm -hmm. bo oni są już 20, 30, Ray Longo chyba 40 lat robi to, co robi. Jeden mm -hmm. z najpierwszych najpier w ogóle trenerów w MMA, mm -hmm. który mm -hmm. mieliśmy, czy Henry Hoft, czy, czy Javier Mendez, tak? czy no, no, różne, różne trenery naprawdę, na czy, czy Paweł Della, czy, tak, to, mm -hmm. to oni 20 lat robią to, co robią. Z nimi mniej problemy są, ale czasami są trenerzy, które nie są otwarci na to, i wtedy ja też moje prace nie mogę do końca zrobić, bo zawodnik ma prawie jak dysonancję. Ma dwie tak. końce, no, bo nie wie dokładnie, bo trener mówi: Jedno, No dobrze, no. rób ten mental, jak ci pomaga. Tak? To już Ach, jest, no. to jest sygnał. Tak, to już to jest, to jest tak ogólnie jest sprogramowany zawodnik, że no, no, nie Dobra, wiem. Czy... No, okay, tak. no. A ja mówię, czy zawodnik, ja wiemy, że to jest częściowo, jak do mnie się już zgłaszają, to to jest największy problem. No tak. No tak no. Fizycznie często no, to chłopacy są bardzo mocni w Polsce. No właśnie tak? mówiłaś, że w Polsce, jeżeli chodzi o fizyczność i wow. ogólnie o siłę, to jest wow. kosmos. Siłę, fizyczność, umiejętności też, mm -hmm. tak? To, to chłopacy są, to jest ja. Ja myślę, że jak ludzie troszeczkę więcej, trenerzy Teams, by troszeczkę lepiej razem współpracowali tutaj, to mhm. polska by była naprawdę bardzo ogromna moc w MMA mhm. na świecie. Rozmawiałem tutaj, był u mnie taki stąd mieszkający w Katowicach bodajże Alan Langer. Mhm. To jest chłopak, który. Ma lat 34, aktualnie jest mój rocznik. Mhm. E, I kończył doktorat na AWF-ie, właśnie. Mhm. I skończył, pisał pracę doktorską na temat y, przygotowania, y, na, na temat y, VR, y, wirtualnej rzeczywistości Aha. wykorzystywanej w sztukach walki. Yeah. I on mówił, jak w, ma swoje studio MMA Performance, w którym też zawodnicy z KSW do niego też czasem Fajnie. przyjeżdżają. I y, właśnie mówił, że. Wielu zawodników w ogóle nawet jego pomysły traktują po macoszemu, A jego umiejętności i jego wiedza nie różni się tym, co robią w Stanach w MMA Performance. Tak. I na przykład tak. potrafią przyjechać, potrafią zawodnicy z Polski stwierdzić, że oni wyjeżdżają do Stanów, bo tam robią to lepiej, tak. mimo tak. tego, że tak, mają to tak. tutaj na miejscu, a tak. on posiłkuje się wszystkimi danymi ze Stanów. Tak jest deprecjon deprecjonowanie tego, tak. co jest polskie, na tak. korzyść tego, co jest amerykańskie, nie? Tak, tak. I, I to jest w ogóle wiesz co, taki, jest... wiesz, taki dysonans właśnie, jak, jak to mówiłaś, ja, ja nie? Ja wiem jedno, bo z moimi mentorami też rozmawiałam o tym, jak ja, bo ja przejąłem trochę też, że no, się urodziłam, znaczy mm -hmm. otworzyłam się na ten kraj, też czuję coraz więcej, że jestem też z Polski, nie tylko mm -hmm. tak, mm -hmm. ale jedna część mojej jest też polska, jak ja bym była, jakbym była te, ta narrację, mm -hmm. bym nie mówiła o tym w ogóle tak dużo, że się w Polsce w ogóle urodziłam, że mm -hmm. jak ja bym była just the American girl, tak, czy the German girl, mm -hmm. tak? ekspert, i bym tutaj przyjechała, to ludzie dużo więcej to by przyjęli. No tak. Ale i to jest naprawdę problem w naszym no. społeczeństwie, że swój swojego mm -hmm. mniej akceptuje, mniej wspiera, niż yy, ludzi z, innego, z innej kultury, z innego kraju. No tak, I to no jest bo tam, to, ten, tam jest dachud, tam jest... No, tak? tak. Przez kulturę, przez, mhm. przez co było, przez history tak. naszego kraju. I to, to jest, to są te traumy. Długo ci które... to zajęło, zanim zrozumiałaś, zrozumiałaś, dlaczego tak tu jest? Nie wiem, co długo, ale chyba dwa lata. Tak? <laughs> Trochę tak, bo ja nie byłam przygotowana, Na bo, to, co tu bo ja nie planowałam się przyprowadzić Właśnie, tutaj, bo tak? To, skąd to w ogóle wynikło, że tu jesteś? Wiesz co... Przez Janka, czy ogólnie... Przez Janka już było tak, że tutaj no. ja, ja przyjeżdżałam do Polski, znaczy byłam czasami mhm. miesiąc, trzy miesiące. Przy, no bo to ja, jest między... taki, że tak przerwę codzienny korunek, żeby stamtąd lądować tu, tak, raczej tak. stąd się ląduje tam. Tak, tak, tak jest. <laughs> Ale no, czasami życie tak się toczy mm -hmm. i to jest wyzwanie. Na pewno dla mnie dalej wyzwanie. i ten Każdy jeden raz jak na UFC jadę do, do USA, to jestem tam w domu i czuję to, mm -hmm. że od razu jestem dużo więcej relax, mam się czuję dużo, może nie dużo, ale już więcej swobodna. No, ale było tak, że moja mama się tutaj znalazła. Mm -hmm. Jak mój tata zmarł, mój, tata był, mój ojczym był, zawsze mówię tata, tak. był Niemcem, Niemcem. Mm, mm -hmm. i on kochał Wrocław. Kocho, I bo mała mhm. Tak, dużo wiesz. Mhm. Wszystko wiesz. wszystko Tak, ja, takie, po, dlatego ja nie tak. o takie podstawy, tak. bo ja to wiem. Jak ktoś tak. chce podstawy, to zapraszam tak. do innych podcastów. I ja jestem, ja mam, myślę, że wyjątkową relację z moją mamą. Moja mhm. mama jest mój best friend. Moja mama ma 67 lat, ona jest niesamowita. Moja ma, to, o wszystkich moich, powiedzmy, klientów mhm. klientów jak można to powiedzieć, to maja, moja mama największy rozwój zrobiła między 55 mhm. i 67. Moja mama przejęła te wszystkie techniki, takie rozmowy, to wszystko, naprawdę przejęła i ona się tak rozwinęła, jej mózg jest tak plastyczny i ona jest tak niesamowita kobieta czy osobowość, że nie, naprawdę niesamowite zmiany zrobiła. I ja jestem blisko z moją mamą, jak mój tata zmarł, Ta mama to przyjeżdżała on-off, on mhm. on-off, ona musiała tutaj y, zostać na moment i nie, no, nie czuła się najlepiej i przez to, że jesteśmy tylko we dwie w naszej rodziny już, to jest ciężko. Mimo tego, że miałam karierę no niesamowitą tam, tak? ja miałam wszystko. No miałam tak. Sponsorów, miałam moje biznesy, miałam wszystko, co potrzebowałam, miałam tam. I przyjechałam i zostałam, bo tak się ułożyło i jest ok. Nie jest to może... Ja myślę, że mogło być zawsze lepiej, na pewno. Mhm. Bo czasami no, no, moja mama też widzi, że nie, nie jest zawsze łatwo dla mnie i ona też przeżywa cze, cze, czasami, jak widzi, że ja naprawdę serce oddaję i nie zawsze to jest tak odbierane, mhm. ale to jest też no, no, życie, tak? I... Część tego, co się robi, tak naprawdę nie. Tak. No... Podejrzewam, tak. że na początku w Stanach też nie było od razu, że. Nie, Było oczywiście, taki że nie. już, nie? To, to byłam jeszcze striking coach. No to patrz, czy... jesteś o tyle bogatsza w doświadczenie, że już to kiedyś robiłaś, gdzieś indziej, tak. w sensie takim, że już zaczynałaś od zera. Tak. Więc tu też zaczynałaś w pewien sposób od nowa, już nie, ale już też nie od takiego zera, nie? To w ogóle jest ca całe moje życie takie mm -hmm. jest, tak? Bo pierwszy byłam female striking coach, to mówili, no dobrze, możesz female kickboxing klas prowadzić, a ja no ja właśnie. nie, nie, ja bym chciała być. Na UFC, striking coach. Mm -hmm. I nie, no się śmieli. Oczywiście, tak? Nie, nie, nie wzięli mnie bardzo poważnie. Zawodnik też tak miałam. Jak zawodnik, no ty się nie do, nie do końca na to nadajesz. W ogóle chcę. I zrobiłam <laughs> to. Potem powiedziałam, że będę striking coach, się wyśmieli, mhm. zrobiłam to, potem powiedziałam, słuchajcie, ja wprowadzę mental i psychologię do MMAP, znowu się śmieli, no. to, to, taka, to jest moja osobowość, to jest, twoja osobowość. To jest moja droga. Też. Zawsze jak sobie coś wymyślisz, to do tego sobie dążysz. Trochę tak. Jak na przykład, powiedzmy, że ktoś nas słucha i nie wiem, i właśnie wymyślił sobie pewną drogę, ee, a spotyka się właśnie z takimi reakcjami jak ty, co byś takiemu komuś na przykład doradziła? Że, tylko nie wiesz, nie pod tytułem nigdy się nie poddawa, walczę o swoje. <laughs> A dziękuję, że byś myślał, że ja bym coś takiego powiedział. No, tak, przede do, wszystkim nigdy się nie to. poddał. <laughs> dziękuję bardzo, Daria Albert. <laughs> I to idę do domu. I tak pracuję. Mm -hmm. bo U Mameda to działa. Mm -hmm. <laughs> Głowa do góry nie masz się. Wiesz, wiesz co, że mm -hmm. zaraz do, wrócę do tego, ale. On Czasami się śmiejemy z tego, mm -hmm. czy Gamrot, oni, oni myślą, że te chłopacy ma, mają słaby mental, bo ze mną pracują, a tak ogólnie te chłopacy, zobacz Mateusz Gamrot, jeden mm -hmm. z najmocniejszych mentalów w naszym spocie. on mnie nie potrzebuje, bo ma słaby mental, mm -hmm. tylko on doskonala swoje mentalne umiejętności, który wie, że to jest ten do szczytu, mm -hmm. żeby dojść do tego. I mamy też mówi, że oni myślą, że my mamy jakiś motywacyjny ja nie muszę medal. ja mówię, słuchaj, bądź z Adamkiem, zrobimy to, jesteś mocny, tak, oni myślą, tak ta praca wygląda, a tak ogólnie mówię do niego, słuchaj, widzę, że jesteś zastosowany, proszę się połóż, z takie, takiej oddechy robimy to, mhm. potem robimy trening uwagi, to... on mówi, ty jesteś jak terroryst, mentalny terroryst, nie, Oni ty meteoryzujesz mój mózg, mhm. tak całkiem e, inaczej wygląda. Ale e, wracając do tego, co się pytałeś, tak? I to jest też coś, co moim, bo ja też prowadzę studentów, e, mm -hmm. czy też grupy różne. To jest coś, że twoja wizja, twój purpose, twoje przeznaczenie, twoją, powiedzmy, wizję, które budujesz na twoje życie, które jest, to jest długi i bardzo intensywny proces, musi być większa niż twoje otoczenie, tak, you, mm -hmm. you have to, po angielsku się mówi, you have to go beyond I... your environment, tak, mm -hmm. co oczywiście częściowo nie jest, to może, bo nasz environment zawsze bardzo mocno na nas wpływa, mm -hmm. nas kształci, ale to jest ta gra, bo to będzie, czasami environment jest silniejszy, czasami ten twoje, okay, twoje, twoje ideal mm -hmm. state, tak, okay. I to, to jest uh, value-based goal setting, tak? Czy uh -huh. intentional living, można na to powiedzieć, tak? I to nie jest jakoś tam, przepraszam, uh -huh. z powietrza uh -huh. same tylko to jest, to jest bardzo, bardzo uh, strukturowana praca, żeby swoje core values, tak? Twoje, ty musisz się znać, tak? Żeby, żeby wizję na życie zbudować, twoje ideal state, twoją intencję prawdziwą na życie, musisz znać twoje w, naprawdę w, wartości uh -huh. i nie też wiedzieć, okej, okay, tutaj tak byłam sprogramowana i socjalizowana przez mamy tatę i mm -hmm. jej, wiem, dzieciństwo, a to są, to są wartości, które no, i to jest już ciężko. I to jest ważne <laughs> dla mnie. W sensie, a to jest, wa a to jest ważne dla mnie, tak? tak Wyciągamy to tak, sobie. Tak. I też zadajemy sobie to pytanie, to why. why? Exactly. Musimy sobie right. to mm -hmm. Purpose driven life, tak? Mm -hmm. Intentional driven life is why. Tak, Dlaczego to jest dla Ciebie ważne, tak? Znaczy, powiedzmy, value-based goal setting, mhm. jak, się, jak się mówi w psychologii, tak? Wypracować sobie, pierwsze to, ten koncept tego, znaczy musisz się znać, to jest dużo, dużo refleksji, kontemplacji, mhm. Mhm. też jak masz coacha, oczywiście to jest łatwiej, tak, że przechodzimy przez te wszystkie procesy i potem... Musisz zacząć to implement into practices, znaczy practice being you in your ideal state, mhm. tak? że praktykować to, bo jedno jest teoria, że wiesz, a drugie, i tutaj stosujemy wizualizacje, różne mindfulness meditations, różne, różne medytacje też, tak, różne um, exercises mentalne, żeby to naprawdę ten, ten stan, to co sobie teoretycznie zbudowałeś, i zrozumiałeś, żeby to wplatać, tak. Mhm. Going beyond your old self. Czyli tak? po prostu musimy też sobie w to sami bardzo mocno uwierzyć i nie tak. zwracać uwagi na to, co z boku do nas dociera i nam podcina w pewien Ta, sposób. I, I zacząć też żyć, mhm. tak? Ja, ja muszę wiedzieć, powiedzmy, mm, mamy swoje mental anchors, tak? Ja, ja, ja mam różne role w moim życiu. Mhm. Wczoraj byłam jak mental performance coach of Muhammad Khalidov. Tak? tak. To jest moja rola, cały tydzień z nim spędziłam, ja jestem tylko w tej roli. Tutaj mhm. nie jestem jakiego friend. Tak? Tutaj jestem I'm Mamed Mamet mental performance coach. I jak ja to powiem, to ja mogę ci od razu powiedzieć jakie cechy ja mam, mm -hmm. tak? I'm calm, I'm confident, tak? E, reguluję swój system nerwowy, odstawiam moje emocje, tak? Jestem dla Mameda podpasuję się do, do, do tego co ja wiem, co on potrzebuje, mm -hmm. tak? Jest, jestem, mam pewne e, cechy charakteru, które z tym idą. Tak? I mimo mm -hmm. tego, że nie zawsze tak czuję, to ja sobie, ja mam tą kotwicę, to ja siadam do wizualizacji i robię sobie wizualizację. Okej, okay, ja nie jestem tutaj Daria prywatnie, mm -hmm. tylko I'm Daria, the performance coach. I przez to, że mam to wypracowane, ten koncept sobie, mm -hmm. to ja mogę to aktywować. Ja wiem, jak, jak zamykam oczy, ja mówię, co znaczy Daria, mental performance coach, to wiem, jak wiem facial expression. Z, wiem, jak, jak idę, wiem, jak rozmawiam, wiem dokładnie, jak, jak patrzę na ludzi. To jest, to jest to, to jest praca sama ze sobą. Tak, a jak ja jadę do mojej mamy, jestem Dalia the Daughter, mm -hmm. tak, to jestem inna. Oczywiście, że tak, tak. I to, to, że twój ideal state i twoja wizja, kim ty chcesz być, jest silniejsza niż environment, to jest to jest klucz. No, nie okay. tylko jeden, tak? Tylko jeden z, z parę kluczów mm -hmm. do sukcesu. Czyli okay, czyli musimy być na tyle świadomi tego wszystkiego i pewni, żeby nie docierało do nas to, co to, to, to jest z boku. No to jest, Może jest, nie docierało, bo do, znaczy dociera, 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 ale dociera. Ale że potrafimy sobie poradzić tak. z tym i to w jakiś sposób odbić, nie? Twoj ideal, od... twój real self mm -hmm. musi być stronger, twój wyzirz musi być stronger niż to, co ludzie mówią, mm -hmm. co się dzieje. Ciężko tak? jest do takiego stanu się doprowadzić, bo na pewno to nie jest tak od stryknięcia, wiadomo, nie. E, ale to jest bardzo długa droga, czy też. Zależy od tego, kto jaki jest. I kto nad. No pewnie, no na no. pewno musi to zależeć tego, kto jaki sobie. jest i kto nad czym musi pracować. w następnym nie? tygodniu będę miał 40. Naprawdę? 40 lat bo. No. Ja myślałem, że jesteś tak nie, nie ten. Nie, nie, nie będę miała 40 w następnym tygodniu. Nie, w niedużym odstępie wiekowym ode mnie. myślałem. No, 34, czterdzieści. No 3 lat różnicy, no ale myślałem, że mniej, że na przykład 2-3 jest różnicy. No. No. Um, I wiesz, co to. To jest proces. Nie, oczywiście to jest proces ciężki, bo nasz, te, wracając do tego, nasze environment, mm -hmm. y, nasze otoczenie nas, cały czas jesteśmy to, co słyszymy, to, co widzimy, y, zachowanie innych ludzi, tego wszystko, co się wydarza koło nas, oczywiście bardzo mocno na nas y, wpływa i to nie jest zawsze źle. Oczywiście z mm -hmm. tego się też wyciąga te do no dobre tak. rzeczy. Y, ale proces y, siebie naprawdę poznać dobrze... I tak jak Carl Jung zawsze mówi look into our shadow, mm -hmm. tak, I to te wszystkie rzeczy, nie, nie do końca w ogóle jesteśmy w stanie tego robić, tak, nie możemy wszystkiego w naszej subconscious mind oczywiście wiedzieć, mm -hmm. to jest też, no, no wiemy to, to jest, i to jest ciągle droga. Bo my się zmieniamy. To tak, no tak jak mówiłaś o Twojej mamie, nie? Tak, że tak. największy jakiś tam właśnie skok między 55 a 67. Gdzie tak? się mówi, ogólnie w dawnej no. psychologii, że tam, tam już się nic nie zmienia. Aha. A ona przemiany zrobiła niesamowite w ogóle osobowości. Mhm. Jej character traits się, się zmienili. Mhm. Ona była wybuchowa, emocjonalna. Mam nadzieję, że nie słyszy. tego. <laughs> <laughs> zaraz jadę do mamy, zaraz uh -huh. już nie będzie obiadu. <laughs> nie do jedzenia. Wiesz, to wyjdzie e... dopiero za tydzień, A więc wiesz. To masz... dzisiaj jeszcze do <laughs> tak za tydzień jest. będzie źle. Tak jest. Um, e, no, to ona naprawdę niesamowitą przemianę mhm. zrobiła, bo jesteśmy plastyczni, ale przez to, że jesteśmy plastyczni ciągle, tak, nasz system nerwowy, mózg, umysł, to w drugą, jedną i drugą stronę może iść, tak? Mm -hmm. Pozytywną i mniej pozytywną i to bardzo szybko. Dlatego ciągle praca nad sobą. Zobaczcie, jak trenujesz. Mm -hmm. Możesz całe życie trenować, bo ten pół roku nie trenujesz, wyglądasz, jakbyś nigdy nie trenował. Tak, tak. No, I znowu od początku. To jest straszne. No. Łatwiej, bo te ścieżki, tak? Są w mózgu, jest też tak. Łatwy, mm -hmm. Łatwiej wyjście się zwraca, ale... To jest też pamięć mięśniowa, nie? Tak, mm -hmm. ale dlatego mental skills training jest jak physical skills training, tak? mm -hmm. Musimy diety trzymać, żeby być zdrowym, tak musimy trenować i musimy nasz mózg trenować. Mm -hmm. To są już non-negotiable things. Tak ogólnie nie można w ogóle już dyskutować na ten temat, czy mental trenować, czy nie. Mm -hmm. Jak naprawdę naukowo i z, też no, z mojej perspektywy, mojej pracy na to patrzysz, to że tre, trenujemy ciało, że patrzymy, patrzymy na nutrition i supplements i trenujemy nasz mózg i umysł. Mm -hmm. 100% tak jak Brushing the teeth. Mm -hmm. so, same thing. A jeżeli chodzi na przykład z perspektywy tego, co mówiłaś też na początku, że my praktycznie w ogóle nie znamy swojego mózgu naukowo i tak dalej, i z perspektywy, znaczy, z, patrząc na to właśnie z perspektywy tego mental coach, nie przeraża Cię trochę też, w którą stronę, powiedzmy, idziemy z tym mózgiem i na przykład z tematem neuralinku, mm. czyli tego, co robi e Elon? No, to jest w ogóle. Wyobraź sobie, że no. Neuralink jest tutaj, możemy się wszyscy czy będziemy połączeni. No właśnie. I czytamy swoje myśli. No właśnie. Każda myśl. Ja no. się śmieję z tego, będzie wojna na świecie. No. A potem, jak już wszyscy się przyzwyczaili, że przychodzisz i myślisz, ale fajny chłopak. Czy, no właśnie, czy, nie no. Wiem, to jest straszne. A, nie, nie znoszę tej osoby, bo no. chciało go udusić <noise> No czy ją ale ta transparency, no. kiedy ja. No myślę, właśnie, no. Szczerze powiedząc, ja myślę, że to jest straszne. Tak, mm -hmm. że, jakaś. Prze Zobacz, co się na internecie przez internet, przez social tak. media już dzieje, tak? Wszystko jest transparent. Ja cały czas mówię do influencerów, które teraz są. Mm -hmm. Thanks God, że jak ja miałam 18, to tego nie było. No, Oh my God, mhm. ja bym nie chciała, żeby te wszystkie wiadomości, które ja sobie z tymi chłopakami pisałam. Jak miałam 16 mogły, 18. Mogły gdzieś wyjść. Oh nie? my God, czy jakiś no. żeby nagrywali jakieś widz, tak, mhm. takie rzeczy to jest. To i tak już jest, dlatego ten. Często to jest też temat tego, że dlaczego stres jest teraz większy? No, niż się, przecież jest tyle bodźców stresowych, tak. że to się w głowie nie mieści. No mie i też psychologi ten hmm. psychologiczny stres, tak? Największy nasz, jeden z największych naszych stresów jest ocena, od, social judgment, tak? tak? ocena innych ludzi, tak? To, to jest nasz to poprzez to, kiedyś jak byliśmy cavemen, mm -hmm. to jak plenie, tam twoja grupa cavemen, gdzie twoja grupa twoje plemię, z którym mm, żyłeś razem, jak oni stwierdzili, że you out, mm -hmm. then you dead, mm -hmm. tak? Bo bardzo mało ludzi mieli, mogli przeżyć sami, no tak? Tak, tylko mm -hmm. dlatego plenie, plemię. I dalej nasz mózg się nie zmienił. I dalej ocena przez innych znaczy dla naszego ego, dla naszej psychi ego death, tak? Mhm. Psychological death. Mhm. I to jest największy stres, jeden z największych stresorów. I zobacz, i dokładnie tak jest, my jesteśmy cały czas na świadczyniku, tak, cały czas wszyscy przez to, że mogą nas atakować i nigdy by, oczywiście face to face by nie to powiedzieli, nie, nie powiedzieli, dokładnie, tak, oczywiście, no. tak? Mo można w ogóle kreować kampanie marketingowe czy anti -marketing. to completely shit, mhm. wszystko jest, jeszcze więcej illusion, tak, to jest, to jest, nie wiesz już w ogóle, co jest rzeczywistość, czy nie, to jest, to jest, bardzo, bardzo mocny psychologiczny stresu. Dlatego mm -hmm. teraz jesteśmy więcej stres niż. In the time A of jeszcze catchment. sztuczna inteligencja, deepfake i inne Ta, takie rzeczy. No to jest po prostu oczywiście. makabra. Tak. To jest makabra, co może spotkać ludzi. I, i sam to zobacz, ten neuralink, tak, wracając mm -hmm. do tego, to jest pełna kontrola, tak. Pełna kontrola nas. Mm -hmm. Oczywiście zawsze też dobrze, rzeczy z tym idę. No właśnie, pytanie, nie? Bo też pytanie, czy przeraża, can speak ale... In all languages at once, no tak? właśnie, nie? Tak jak ChatGPT, że no. zadajesz mu pytanie w, po tak. angielsku, on ci po angielsku odpowie. Zadasz po jakiemuś tamto, on ci po jakimś odpowie, nie? Jest, w ogóle ja używam ChatGPT, bo ja wszystko, co piszę, piszę po angielsku czy po mm -hmm. niemiecku. Mm -hmm. Tak? I e, moje instructions for exercises, tak? Mm -hmm. Teraz też. chat GPT dla mnie. tłumaczy, tłumaczy, tłumaczy na polski. Jest super. Mój błyski się bardzo przez to e, poprawił, poprawił mm -hmm. bo ja oczywiście muszę to czytać, widzisz, mm -hmm. bo on nie wymyśla sobie. <laughs> stań na głowie. I... <laughs> Dobrze, Daria. Stań, stań Więc... na głowę i powiem, po, powiedz, że jesteś mocny. <laughs> <laughs> Muszę to kontrolować. I się, i się naprawdę mhm. nauczyłam bardzo dużo o dobrego polskiego, w ogóle tych mhm. słów polskich, jak chodzi o psychologię, mhm. o neurologię. E, wszystko, wszystko, tak, ma złe i dobre strony. Mhm. Tak? Zobacz, social media, możesz wszystkie. Ja akurat nie mam w ogóle z moim Instagramem jakiegoś negatywnego mhm. y, y, uczucia. Bo ja se selekcjonuję bardzo mocno. I'm following tylko ludzi, które lubię, które mnie inspirują. Dziękuję. Które... <laughs> <laughs> Ale polubi polubiłam Cię, naprawdę. Tak, od, od razu widziałam, mm -hmm. widziałam te e, urywki Twoich podcastów. Już przedtem mm -hmm. e, widziałam Cię parę razy, ja I like him, bo ty masz dobrą energię, ty widać, że jesteś, masz pasję mm -hmm. do tego. strasznie to lubię. Tak, i to widać. Ja strasznie lubię i ja, ja na przykład, ludzie jak tu do mnie przychodzą, tak już między nami, to się często pytają, ty nie masz żadnych pytań? Jakby, że nie mam przygotowanego nic, nie? Ja mówię, nie, bo tak. ja przychodzę sobie porozmawiać. Tak. Ja sobie tak. robię tak, że y, słucham bardzo dużo podcastów z moimi gośćmi, czytam wywiady, ja sobie to profiluję w głowie. Mm. I po prostu jak zaczniemy rozmawiać, to to idzie. To teraz mam pytanie no? do ciebie. Ten profek, który mm -hmm. zrobiłeś o mnie, jak mm -hmm. teraz mnie poznajesz, czy był podobny do tego, co, co teraz tak. widzisz i czujesz? Tak, mi wystarczyło obejrzeć dwa, posłuchać dwa podcasty z tobą, i ja wiedziałem, że to już będzie taka energia na tej rozmowie, że to się po prostu w głowie nie mieści. Że będzie tak, że będzie otwarcie, wesoło yy, i bardzo rzeczowo. To od razu. I tak jest. I wiedziałem, że tu będzie Fajnie. z uśmiechem, że będziemy siedzieć, że wiedziałem też, że energetycznie właśnie w taki sposób, my do siebie, że to kliknie po prostu, mm -hmm. jeżeli już rozmawiamy w ogóle, czy nie? Nie. Prawie dwie godziny. Oh my god. No? Jest godzina 46 wow. już wow. nagrane. Czułaś Jesteście to? Jesteście znudzeni. <laughs> ale, ale, czułaś to, ale czujesz to w ogóle? Nie. Nie. Ja wiedziałem, Nie. że właśnie tak będzie. Czasem są takie rozmowy, gdzie... Też się fajnie rozmawia, ale jednak ten czas płynie inaczej. Tak. A są takie rozmowy, w których się rozmawia i to po prostu płynie i tak jest w tym. I, i wiesz co, wracając jeszcze też, co mm -hmm. y, się zapytałeś, jak chodzi o klucz do lepszego życia, żeby mm -hmm. się le, lepiej czuć, lepiej, peak performance to są relacje też, mm -hmm. tak? To ty chcesz, musimy wiesz, Relacje most important thing. I to ja ci potwierdzę, bo. Yy... Do 27 roku życia nie znałem mojej obecnej żony. W wieku mhm. 27 lat ją poznałem mhm. i ta relacja tak zmieniła moje życie. Przez te ostatnie 7 lat, że to się po prostu w głowie nie mieści. Nice. To jest naj... to Ja, jak to twierdzę i mówię to otwarcie zawsze, moja żona uratowała moje życie. Wow. Po prostu. Ja tak twierdzę. Bo to, co ja robiłem do wieku 27 lat, to nie nadaje się na publikację tutaj. Było <laughs> nagrane Obu... gdzieś. <laughs> Oby nie. <laughs> Oby nie. Ale to, co się działo, to, to, tak. to ile ja problemów miałem ze sobą, ile moi rodzice mieli problemów ze mną i takie inne rzeczy, to jest po prostu niesamowite. A to. I nikt nie potrzebuje do mnie nigdy dotrzeć, a hmm. ona tak się po prostu dopasowaliśmy, że od pierwszego dnia tak kliknęło, tak Thanks dopasowało, że mój rozwój od tamtej pory jest przeogromny, nie? Wow. To ja, ja tak oceniam i wiem, że ona to będzie oglądała, więc pozdrawiam. <grym <grym I super. tak jest, ale ona też wie, yeah. że ta, ja tak mówię dookoła, jej też to parę mm. razy mówiłem, ogólnie rzecz ujmując. Natomiast wracając jeszcze, do, więc stwierdzę, że te relacje to jest bardzo ważna rzecz. Tak. Toksyczne relacje, out. Yes. Jeżeli ktoś yes. podcina ci skrzydła, out. Yes. Nie ma sensu tracić czasu. I widzisz, wracając do mm -hmm. tego, co przepraszam, że dzisiaj. No, ale tak okay, A wracając do tego, dlatego nie pracuję z ludźmi, które nie czuję. Mm -hmm. Tak? No tak, bo no. To dla mnie to jest strata czasu, dla nich, dla mnie, tak? to jest that kind of suffering you don't need. Mm -hmm. tak? Bo czym... Tylko, że patrz, widzisz, to jest Twój zawód, mm -hmm. więc zarabiasz przez to pieniądze. Więc, żeby zarobić pieniądze, czasem musimy jednak. Na początku kariery. No właśnie, no tak. tak? No, 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 I dokładnie. tak jest. Na początku mm -hmm. kariery też to musiałam. Tak? Mm -hmm. Przyjmowałam wszystkich zawodników. Wszystkich Dlatego właśnie też klientów. o to pytałem, nie? No. A, a teraz to, to, ale to tak jest. tak? Jak mm -hmm. pracujesz sobie pewne, to tak ogólnie ja myślę, że to jest cel mm -hmm. naszego rozwoju, jak chodzi o biznesy, czy pracę, czy pasję. Mm -hmm. Tak, żeby to złączyć tak z pasją i się tak to ułożyć sobie swoje życie, że możemy z tymi ludźmi pracować, gdzie chcemy, tak? tak. To każdy, to jest top, czy to jest, czy jest marketing, czy, czy biznes jakieś tak dokładnie, mm -hmm. tak, to, to jest cel naszego, mm -hmm. żebyśmy sobie dobrali naszych klientów, czy współpracowników, czy do współwłaścicielów. Tego, z do tego, chcemy tak, 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 tak naprawdę, a nie, ja, że patrzysz, jesteśmy zmuszeni. 9 billion people na tym świecie. Wczoraj z, z chłopakami rozmawiałam też w szatni na ten temat, że no też mamy, Michał też już swoje przeżyli, tak? I mhm. czasami jest ciężko sobie dobrać właściwych ludzi. Strasznie ciężko. Dlatego też nie zawsze ludzie rozumieją tą, tą relację, którą mamy i ja zbudowaliśmy. Mhm. Bo mamy w wywiadach cały czas mówi, że on jest bardzo zamknięty. On nie otwiera się już na nowych ludzi, nie chce mu, nie chce tego już. No bo dostał e... też pewnie parę razy po dupie przez to, nie? A mnie naprawdę otworzył serce. Puścił mnie do, do, do swojego mm -hmm. klanu, tak? Mm -hmm. Do swo swojej plemii, mm -hmm. family team, tak? I jestem 100% zaakceptowana. Ja jego tak samo mm -hmm. i, um, to, Ale to jest to, że jak na właściwego człowieka. Mhm. tylko musisz też mieć otwarte oczy i otwarte serce do tego. Tak, i tak. No, musisz, mieć, musisz być też przygotowany na to, bo takie rzeczy mogą przyjść w najmniej spodziewanym momencie tak, tak naprawdę. To może być nagle, tak jak mówiłaś, tak. dosiadłaś się po prostu tak. i tak. byliście na, w jednym miejscu. <grym> I tak. dokładnie, nie? Tak. E, ale musisz być na to przygotowany, że to się może po prostu wydarzyć. E, tak. Ostatnie pytanie tak naprawdę, ostatni mhm. temat, jaki chciałem z tobą poruszyć, to o twojej przyszłości. Mhm. Bo jeżeli już przeżyłaś to, co przeżyłaś w tej Polsce i już zaczyna się robić teraz lepiej. Poza tym, no kurczę, był Mamet, współpracujesz z Mamedem, Już wyżej w Polsce się na chwilę mm. obecną chyba nie da, nie. Mm -hmm. Jakie ty masz plany wobec. I z Gamrotem? Ja nie no, no, no tak. To no, no, okay. ja już tutaj... będzie słuchaj, Daria. <laughs> ja jestem number five. In the UFC. No, ja mówię, że w Polsce tu na miejscu, tak. jeżeli chodzi o KSW i tak dalej, nie? Um, wiadomo, że Gamrot jeszcze może bardzo dużo. Im... O, ja mu życzę tego wszystkiego, tak. żeby ja wysz... doszedł bardzo wysoko, bo mu się należy i jest. Wydaje mi się też mega super człowiekiem. Yes. Natomiast, jakie masz cele na to, co, co w Polsce? Ty chcesz zmieniać ten kraj i to środowisko MMA i wynieść je na top of the top, yes. bo wiesz, że tu jest taki potencjał, że się w głowie nie mieści? Czy masz jakieś inne cele? Po co ty tu teraz jesteś? Co ty chcesz tutaj? Jak do końca? Czy jeszcze nie wiesz? Wiesz, co. Mm. <laughs> Nie mogę się określić na ten mhm. temat, bo tam, gdzie ja jestem, daję zawsze 100%. Tak, taka jestem. Ja będę jak jestem tutaj, to będę oddawała dalej moim zawodnikom tego sportu, mhm. którego kocham, który mnie ukształcił, dlatego jestem tutaj dzisiaj w tej formie, okay. przez ten sport. Znaczy, ja będę zawsze oddawać serce naszego sportu i tym ludzi, którzy chcą to przyjąć wiedzę, pasję i mhm. wszystko, co mam do dodania, czy chcą wziąć. Um, ale ogólnie mam ma mój program, to się nazywa Mindful RT Program, to jest uh, mindfulness based mental skill program, który wprowadzamy w szkoły, prowadzamy mm -hmm. w różne institutions, uh, pracujemy na, na w ogóle... Całą taką, nie tylko epka, tylko z całym systemem. Mm -hmm. Ale w szkoły e, jakie szkoły? E, wyższe czy nie, Pracujemy mało. od podstaw. to, to co ja uczę, mental skills no. training, to możesz już 6-latek, może się tutaj nauczyć. To jest świetne, bo u nas tak kuleje psychologia, u nas jest... tak psycho, psychologia dziecięca tak. kuleje i tak dalej, mental dzieci, wszędzie, że to się w głowie wszędzie. nie mieści. Wszędzie tak jest? Wszędzie, tylko, tylko special schools, tak samo w mm -hmm. Ameryce, tak samo w UK. Mm -hmm. tak, czy, w Stanach czy, na to nie zwracają bardziej uwagi? Nie jest tak, Zwracają że... bardziej, bardziej, bardziej uwagę. znaczy są więcej szkół, gdzie są takie programy okay. w, w Placonie, już mm -hmm. ludzie mają więcej świadomości, że to jest ważne, ale i tak ogólnie nie. Mm -hmm. tak? To, bo to, jest, to też jest trochę zawsze polityczne, mm -hmm. bo jak dasz dziećmi narzędzie, żeby oni byli świadomi, okay. myśleli, tak? podujesz sobie, tak, sobie potencjalnych yy, wolnych wolnych, wolnych, no wol, tak, wolnych no. umysłów no tak, które no. nie zawsze chcemy, to mm -hmm. government nie zawsze to chce. Nie, tak? no właśnie no. my chcemy to ale government nie mm -hmm. znaczy to, nie, to w ogóle nie jest łatwe to wprowadzić, się ja to mm -hmm. już nam <gada> mm lata -hmm. o to i ja bym chciała jak ze serca ja bym chciała oczywiście jestem w sporcie będę zawsze w tym sporcie ale bym chciała te umiejętności to, co naprawdę definiuje duszę wojownika, te mentalne i fizyczne umiejętności, tutaj mówimy raczej o tych mentalnych, to, to jest ważne dla każdego. Mhm. Ja bym chciała, żeby pięciolatek czy sześciolatek to się nauczył, ale też pani, która ma 90 lat, mhm. tak? żeby to było dostępne i zrozumiałe dla każdego. Tak? Bardzo tak? ambitnie, no? Wiem, ale no, nie zawsze było mhm. ambitna. I mam, mam też naprawdę świetny team za sobą. Ja mam ludzie, którzy naprawdę wiedzą, co robią za sobą, które mnie wspierają, tylko przez to, że byłam tak married to the sport, mm -hmm. ja zawsze to. I trochę też mówią, 40. Jak będę miała 40, a teraz okay. już tak, jest no, 40. Więc czas no, na I, to. I czuję tą zmianę. Ja mm -hmm. czuję, że oczywiście ja będę z, z chłopakami na topowym level dalej pracować, ale już coraz więcej. Myślę, planuję i pracuję nad tym, żeby no naprawdę świat zmienić. Mhm. Tak jak ja, tak jak mówią, było niemożliwe to, co ja zrobiłam w polskim MMA. Dużo ludzi może że było niemożliwe. Mhm. Dla nikt inny by tego nie mógł zrobić. Daria. Ja nie myślę, że to na pewno ktoś by to mógł zrobić, ale nie przejął mhm. tego. Ja poszłam do wojny z, z tym z dużym sercem, ale też musiałam spalić tam mhm. no. parę rzeczy. Musiałam tam do wojny iść też. Ale jak, jak takie rzeczy zrobiłam, to mogę też inne światy zmienić. Oczywiście, to jest tak. step by step. Na to jestem, w ogóle to jest moje, to jest mój cel w życiu. Na to jestem tutaj, żeby, mhm. ja zawsze mówię, jedna z moich takich key sentence jest I'm here to make your life better, mhm. tak? I'm here to serve. Nie zawsze to jest łatwe, tak? Jak mówisz I'm here to serve, znaczy mhm. ja jestem tutaj dla sie, dla ciebie. To jest ciężkie, tak? Bo często musisz twoje mm -hmm. to co, czego ty czasami pragniesz też odstawić ale to jest ja i tak się bardzo mocno spełniam tak jest mm -hmm. tak że ja tylko, tylko wy, ja nic nie robię nie? Ja też nie jestem Maria no. Teresa to no czy, oczywiście no. ale um, jest na pewno jestem tutaj żeby to to serve the people tak żeby te umiejętności to doświadczenie które nabrałam z ciężką pracą, ale też z, bo, bo dostałam naprawdę od Universe z Book Life mhm. naprawdę dużo. E, jestem tutaj, żeby to dać do świata. I to jest, to jest dokładnie moja droga. Super. A jeszcze jedno mnie naszło. Są ludzie, którzy zgłaszają się do ciebie i mówią: "Ja chcę robić to samo co ty. Naucz mnie, proszę." Bardzo dużo. Bardzo dużo? Tak. tak. I tak. przyjmujesz takich ludzi do siebie? Nie na ten moment. Mm -hmm. Strasznie dużo ludzi mi, ale pracuję nad tym. Mm -hmm. Pracuję naprawdę nad tym, żeby m, plan jest taki, że ten Mindf, Mindfulness Based Mental Performance Program, znaczy mm -hmm. MAP, Mindful Athlete Program, żeby to tak restrukturyzację tego programu zrobić, żeby mogła uczyć i wykształcić okay. innych mental performance coaches, czy teachers, czy coaches też. Mm -hmm bo myślę, że to jest dobrą pracę, solidną pracę zrobiłam, bo to, to powstało 12 lat. To mm -hmm. nie powstało tylko tak, tylko o to tak, jest to, no. tam, to, to jest moje, moje baby. Mm -hmm. I to jest coś, co naprawdę, w, w co wierzę, co całą moją duszę włożyłam serce i umysł. No. I krew i tears i wszystko. I bym chciała tak, to, żebym mogła uczyć innych. I uczyć innych, no. To by się przydało, powiem ci, że, żeby, żeby było więcej takich jak ty, bo yy, to wtedy ten, ten mental health i w ogóle yy, to wszystko, czym ty się zajmujesz, byłoby bardziej dostępne dla wszystkich. A, a to niepotrzebne jest tylko i wyłącznie zawodnikom stopu podejrzewam. Nie, oczywiście, że nie. Właśnie, oczywiście, wiemy. jeszcze więcej, tak, bo mhm. zawodnicy na top, no, no super, no jesteś UFC champion, no, ale czy ty zmienisz świat z tym? Mhm. Jak nic z tym nie zrobisz, znaczy jak nie masz jakichś mission, tak, mhm. I message, mhm. tak, wartościową, to że masz ten belt, z tym świata nie zmienisz, dla siebie, dla bliskich, tak, tak. tak? dlatego są czempiony, mhm. które będą zawsze, czy mają ten belt, czy nie, będą zawsze widzone jak czempiona, a są czempiony, które mają belt, a wszyscy... Ma... <laughs> No, no tak, i no. tak jest. No tak, no. No, no mistrz, mistrz, no okej, okay, no i tyle. No. Tak. A tak. są tacy, którzy są kultowi i są po prostu postaciami wielkimi. Tak. I, I są w tej świadomości na długie, długie, długie lata. Tak. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo Super, dziękuję. było poznać. Naprawdę, bardzo miło mi się rozmawiało. Ja też dziękuję. <laughs>